Cześć Kuba! Cześć Bogusz! Witaj. W, witam Cię serdecznie w tym historycznym momencie, czyli pierwszym nagraniu właśnie w nowym studio z nowymi książkami. Z nowymi książkami, więc witam również oglądających, jeżeli, jeżeli słuchacie, to, to można to też sprawdzić na YouTubie, o ile wszystko poszło dobrze. Tak, będziemy wiedzieć za godzinę mniej więcej. Będziemy wiedzieć niedługo. Dobra, Kuba, powiedz tak na start, kim ogólnie jesteś i, i czym się zajmujesz? O kurczę, pytanie jest dość złożone, bo staram się nie szufladkować tego kim jestem, natomiast w tej chwili mogę powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą. Na co dzień rozwijam swoją własną firmę DevSkiller. Robimy oprogramowanie ogólnie do zarządzania kompetencjami, do weryfikowania kompetencji, później planowania rozwoju, ewaluacji pracowników i tak dalej programowanie sprzedajemy tak naprawdę w modelu SaaS, stąd tak naprawdę zakładam, że zaproszenie do, do ciebie no, no i jakby idziemy globalnie to jakby tyle w skrócie e, o mnie, wyewoluowałem jakby z roli programisty później byłem menadżerem, później znowu byłem programistą, teraz jestem przedsiębiorcą i tak na razie wydaje się, że to jest ta ścieżka którą będę podążał Okej, okay, jeszcze wrócimy trochę do, do twojej historii Zaraz. Na początek chciałem zadać takie pytanie o wasz sukces ostatni, czyli DNA. Mhm. Tak. Trochę nie. nie, nie, nie no, też, też trochę przedsiębiorczy temat, tak? Tak. I chciałem się w ogóle Ciebie zapytać, czy coś się w Twoim życiu zmieniło po tym no, olbrzymim sukcesie. W sumie tego, tego programu. Nie zmieniło się z nic za bardzo, bo jakby DNA to było takie trochę jakby ukoronowanie tego, co my tak naprawdę w trójkę plus Maciek robiliśmy przez ostatnie X lat swojego życia. Czyli ja tak naprawdę szkolenia zacząłem prowadzić gdzieś z 6-7 lat temu. Kuba pili Monu, Łukasz Szydło też tak naprawdę siedzą w tym od dawna. Maciek ten swój brand Aniserowicz też buduje już od wielu lat, i to był taki moment, że tak naprawdę cztery takie osoby się złożyły, no i z tego wyszło coś naprawdę jakby spektakularnego. Jakby no było to na początku bardzo duże zaskoczenie i to była chyba tak naprawdę jedyna zmiana. Natomiast jakby chyba tak naprawdę też trafiło na dobre osoby w dobrym momencie, jeśli chodzi o ten sukces rządem, gdzieś tam nam nie, nie, nie przewrócił w głowach. No bo każdy z nas jest już gdzieś tam w tym etapie swojej kariery, swojego życia, gdzie jakby to jest oczywiście bardzo fajne, bardzo miłe, natomiast jakby też staramy się robić więcej, więc dla nas to jest tak naprawdę bardziej motywator niż jakaś zmiana w życiu. W tej chwili przygotowujemy drugą edycję, już mamy jakby cały szereg usprawnień, co można zrobić, żeby to tak naprawdę wyszło jeszcze lepiej, żeby ludziom dać jeszcze większą wartość, żeby tak naprawdę wartość merytoryczną też tego, co robimy podnieść. Jasne, jasne. A powiedz mi, bo ty dużo występowałeś jako prelegent, prowadziłeś szkolenia takie stacjonarne i jak to się, jak to byś porównał do nagrywania kursu online? Miałeś problemy z tym, żeby stanąć przed kamerą i o kurde, ty, ja niby to wszystko wiem, ale nie wiem jak to teraz powiedzieć. Właśnie, właśnie ja nie, ja tych Aha. problemów nie miałem, jakby nie wiem szczerze mówiąc czemu, e, bo tak jak z chłopakami rozmawialiśmy na początku, jakby... To, 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 to różnie to było tam na początku mieli jakiś tam czy łukasz bloker, potem jakby z kolei im szło lepiej, ja miałem jakby tak w miarę, w miarę prosto. Czyli zaczęło się dobrze, potem było dobrze, ale bez jakichś spektakularnych osiągnięć. Więc ja tego problemu nie miałem, że nie miałem jakiejś takiej blokady przed, przed nagrywaniem, przed wideo. Natomiast jakby też ogrom pracy był włożony w to, żeby tej blokady nie było, bo tak na całe przygotowanie materiałów, to jest coś, co my zaczęliśmy w czerwcu i to trwało tak naprawdę parę miesięcy po to, żeby tak naprawdę tą wiedzę swoją skatalogować, żeby reviewerzy, których mieliśmy, też świetne osoby, bardzo kompetentne zdożyły to wszystko przejrzeć, dać swoje uwagi, tak naprawdę sama praca nad slajdami w DNA, to było chyba ponad 100 requestów, blisko tysiąc komitów, więc tam jakby same slajdy tak naprawdę to było już... E, już sporo, sporo roboty i później nagrywanie szło tak naprawdę w miarę, w miarę, w okej. Okay. <laughs> Czyli jak na, jak na <laughs> deweloperów przystało, e, robiliście slajdy, w, slajdy gicie, w gicie. Tak, tak, to wszystko, ale jakby to szczerze mówiąc, myślę, że to nam pozwoliło sensownie pracować nad tym, wersjonować to, co robimy, um, utrzymywać notatki, pozwalać reviewerom tak naprawdę dać komentarz do tego, <laughs> więc to, że tak naprawdę było w gicie, e, w markdownie, e, to, to, to było tak naprawdę, myślę, że Mocno się przyczyniła do tego, jaki był końcowy jakby rezultat tena. Okej, okay, dobra, to cofnijmy się teraz trochę do Twojego dzieciństwa, bo znalazłem gdzieś w internecie, że zaczynałeś programować w Fortranie 77, gdzieś jako kilkuletnie tak, dziecko. Tak, 6 lat. Yy, ogólnie dzieci mają to, że próbują papugować swoich rodziców. Mm. Yy, mój tata jest akurat może nie programistą, jest aerodynamikiem yy, i to takim aerodynamikiem dość, dość dobrym. Mówiąc oględnie, i to była, że tak powiem, epoka słusznie miniona jak ja dorastałem, w związku z czym mój tata, który pracował na Politechnice Warszawskiej, jak poprosił o zakup jakiegoś specjalistycznego programa, oprogramowania do projektowania aerodynamicznego, to mu powiedział że sam napisz. No więc jakby nie miał za bardzo wyboru, bo okay. myślał, że to żart. To żart niestety nie był, więc pisał to sam. I mieliśmy w domu tak no, w latach 80 już pierwszy komputer IBM XT, no więc ja oczywiście chciałem robić to samo co tata. Oczywiście te programy, które on pisał z mechaniki płyną, były poza zasięgiem, tak, znaczy dalej są poza moim zasięgiem. Natomiast mieliśmy umowę, że mogę połowę zadań na matematykę rozwiązywać na kartce, a drugą połowę mogę sobie napisać program, który będzie te słupki liczył. No i tak zacząłem tak napisać jakieś proste kalkulatory. No i to gdzieś tam chwyciło, i tak mnie gdzieś tam ta pasja do programowania trzyma do dzisiaj. I w zasadzie to później się tak naprawdę tylko zmieniało jakby poziom programów, które pisałem, ale jak zacząłem pisać jako sześcioletnie dziecko, to jeszcze nie skończyłem. więc No to powiem Ci, że masz trochę podobną historię jak ja. Ja mnie w sumie nikt nie uczył, tylko ja dostałem myślę, po starszym rodzeństwie ciotecznym Commodore 64. I jak już wszystkie gry yy, skończyłem, to, to zacząłem przepisywać z instrukcji jakieś te dziwne takie kody. Yy, 10, print, yy, mm -hmm, no, coś, tam, coś tam, go to 10, i tak dalej, i tak dalej. I tak się w sumie to wszystko zaczęło. No ja miałem ten plus, że mnie właśnie uczył tata, więc jakby nie musiałem tak. błądzić po omacku. Jak mi coś nie działało, to nie musiałem przepisywać od nowa, tak jak to wiem, że część moich kolegów miała, tylko on mi jakby wyjaśniał, czemu, co nie działa, czemu tu musi być przecinek, a nie kropka, co było dla mnie jakby. No tak, no wygląda tak. podobnie, nie? Tak. ale jakby to też zrozumiałem i to jakby też spowodowało, że jakby też w specyficzny sposób myślę, że podchodzę do programowania z racji tego, że jakby to programowanie mojego taty to było programowanie nie do końca zgodne ze wszystkimi zasadami, ono miało być efektywne, miało rozwiązywać konkretny problem i tak naprawdę gdzieś tam po 30 latach, kurczę, od no. tego, kiedy zacząłem programować, to tak naprawdę ten mój kod też jakby to jest jego główna wartość. Czyli on nie jest może piękny, on ma rozwiązywać konkretny problem. Jeżeli problemem jest to, żeby dał się utrzymywać po x latach, to na tym się skupiam, ale jeżeli muszę zrobić coś na teraz, żeby przeliczyć jakieś statystyki czy coś, no to po prostu robię tak, żeby działało, i tylko ja się w tym orientuję i to jakby też um, trzeba gdzieś tam wypośrodkować pomiędzy tym całym craftsmanship, a tym po prostu, żeby dostarczać wartość. No tak, no tak, a pragmatycznością po prostu. Dokładnie, jestem bardzo dużym fanem pragmatyczności, że to jest właśnie ten element, który mi Wszczepił mój tata, który gdzieś tam zamiast systemu do, 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 do jakiegoś tam wersjonowania kodu, gdzieś używa odpowiedniej struktury katalogów i no dysków tak. zewnętrznych i tak dalej, i to po prostu działa. Więc jakby moje próby wdrażania go w Gita po prostu spaliły na panewce, bo w zasadzie nie byłem w stanie za bardzo pokazać wartości. Jak mówiłem, no jak chcesz wiedzieć, kiedy zmieniałeś tą linię, to Git ci powie. Ale ja wiem, w lipcu zeszłego roku, więc jakby to no trochę tak, rozwala tak. wszystkie argumenty, jeżeli ktoś wie, pracuje sam, zna swój kot. Na wylot wie, kiedy zmienił którą linię, ile miesięcy temu. No, faktycznie taki system jak Git traci za bardzo y, swoją no tak, wartość. No i, tak. tam, odpowiednia struktura katalogów wystarczająco dobrze działa. No tak, pragmatyczność ponad wszystko. Dobra, i jakby jak się rozwijała ta twoja kariera? Po prostu się w to programowanie i programowałeś. Skąd umiejętności w ogóle? Brałeś? To się trochę jakby u mnie też zmieniało, bo gdzieś tam na początku, okej, okay, to było takie programowanie bardziej jakby podstawowe, Później, jak już chciałem robić trochę bardziej ambitne rzeczy, a to programowanie tych ambitnych rzeczy było trochę poza moim zasięgiem, to zająłem się tak na dobarcie systemami operacyjnymi. Czyli tak na jakiś tam koniec podstawówki to była pierwsza styczność z Linuxem. To był rok tam, nie wiem, 97, coś takiego, Slackware 3, pamiętam, z, na płycie z Linux plus gazetki. No, i wtedy zacząłem tak naprawdę gdzieś tam zajmować się bardziej konfigurowaniem serwerów. Później to gdzieś poszło w bezpieczeństwo. Miałem taki też epizod, gdzie się zajmowałem jakby bezpieczeństwem w różnych jego, jego aspektach. Też trafiłem do liceum, gdzie. Czyli e, hakowałeś, jednym słowem, tak, e, e, czasami. Nie, potwierdzam, nie zaprzeczam. Trafiłem do liceum, gdzie tak naprawdę dyrektor liceum był jednocześnie naszym nauczycielem informatyki, był chemikiem z wykształcenia, natomiast też zarządzał siecią na uniwersytecie. Też mieliśmy jakby tam różne etapy tej naszej znajomości, natomiast generalnie też się sporo tam nauczyłem. No i wtedy, tak naprawdę, w momencie, kiedy zaczynasz próbować badać to bezpieczeństwo w różny sposób, to dochodzisz do etapu, gdzie tak naprawdę te narzędzia, które są, przestają ci powoli wystarczyć. Potrzebujesz mieć jakieś swoje tak naprawdę mechanizmy. Ja pamiętam, jak kiedyś napisałem program, który tak naprawdę haszował daty urodzenia i numery telefonów w różnej formie, żeby weryfikować hasła i to na takim statystycznym serwerze dawało ze 30% trafień. Nie? Czyli wow. tak na 30% ludzi, to pamiętam, że to jest tam 98 rok, 99, większość ludzi miała tak naprawdę jako, jako hasło albo datę urodzenia, albo, albo numer telefonu i to jakby tam w, w połączeniu z atakami słownikowymi dawało ci po prostu 50% hasła na serwerze. No i to był taki moment, gdzie gdzieś tam zaczynałeś te programy samodzielnie pisać. No i w tym momencie jak gdzieś tam to... To to mi zaczęło wychodzić, czyli tak naprawdę wtedy było tak naprawdę migracja już do, do C, do C, do jakichś takich skryptowych rzeczy. No to tak naprawdę jakby znowu wróciłem do programowania po takim epizodzie, właśnie bardziej związanym z administracją systemów, sieci, bezpieczeństwem i tak dalej. Okay. No i potem jakby związałeś swoją karierę dalszą z programowaniem. Tak, zacząłeś pracować jako programista, gdzieś tam pewnie na studiach, czy po studiach? Na studiach, ja tak naprawdę już to, to trochę zabrzmi, może, może jakby mało skromnie, ale w momencie, kiedy szedłem na studia, to dostałem się tam na trzy kierunki i w ostatniej chwili zmieniłem tak naprawdę wybór z informatyki na geodezję i kartografię. Trochę z racji tego, że stwierdziłem, że już na tej informacji się niewiele nauczę, co jakby taki w tak, w to sens. kilkunastoletni chłopak stwierdził, że jakby może to nie jest to, i stwierdziłem, jakby wspólnie z mamą, która jakby siedziałem i rozmawialiśmy długi wieczór Na decyzją, to stwierdziliśmy, że może tak na sensowniejsze niż. Sama informatyka byłaby jakaś domena, która tak naprawdę gdzieś tam będzie się mocno informatyzowała, no i wtedy padło tak naprawdę na system informacji przestrzennej, na systemie nawigacji satelitarnej, bo to studiowałem, no i faktycznie to się, to, to zadziałało, czyli ja tak naprawdę gdzieś tam ta wiedza, którą już miałem w połączeniu z tą wiedzą domenową, którą zdobyłem na studiach odnośnie systemu informacji przestrzennej, spowodowała, że po drugim roku zacząłem pracować u jednego ze swoich wykładowców, który mnie ściągnął po tym jakieś zadanie, które było przewidziane na dwie godziny, rozwiązałem w 15 minut i poszedłem do domu. Z najpierw się wkurzył, a potem mi zaproponował pracę. No i zacząłem pisać tak na system informacji przestrzennej. Wtedy akurat w Delphi, gdzie musiałem, stary, tak naprawdę, jak znasz ileś języków, to jakby wejście w kolejny jest jakimś dokładnie, rocket Science. Dokładnie. No i tam pracowałem do końca studiów, praktycznie. Bardzo dużo się nauczyłem. Ma firma kilkunastoosobowa bardzo blisko klienta działająca, tam w zasadzie jak zrobiłeś software to było, no to pakuj się w samochód, jedziesz teraz do urzędu tam w Warszawie czy w Mińsku Mazowieckim i pokaż użytkownikom jak to działa, posłuchaj co, co oni o tym powiedzą i to mi mega dużo dało, bo tam jakby o Agile, o Lean nikt nie słyszał. A, a, a tak naprawdę gdzieś tam dało to dużo. Swoją drogą właśnie tej firmie jest teraz głównym geodetą kraju. Tak naprawdę rewolucjonizuje całe jakby podejście do, do informatyzacji. Wszystkie mapy, geoportal, który teraz widzimy, to w dużej mierze też są właśnie jakby jego działania z ostatnich, z ostatnich miesięcy, trochę pozytywnych mm -hmm. efektów. Jest to człowiek, który jakby rozumiał, że to użytkownicy muszą być zadowoleni, a nie, a, a, a nie ty, jako jakby programista czy pracownik. Nie? I to mi zostało do dzisiaj tak naprawdę. To gdzieś tam zdarza się, że zapominasz o takich rzeczach w pewnym momencie, jak już gdzieś tam wydaje się, że jednak to ty lepiej wiesz, czego użytkownicy potrzebują. Każdy z nas to być Henry Fordem, który mówi: Ja wiem lepiej, czego tak, oni tak. potrzebują, no, ale jednak warto tych ludzi słuchać, z nimi rozmawiać. To jest też coś, co teraz bardziej uskutecznie. Tak, tutaj. No ale też trzeba pamiętać, żeby nie dokładnie, nie implementować tego, co dokładnie klienci mówią: czyli ja chcę tutaj mieć przycisk, tylko jaki masz problem. Jak go, ja go rozwiążę, tak? Naszym... Tak, dokładnie, dokładnie tak. Czyli jakby nie, nie, nie jedziemy ślepo tak na to, że klient powiedział, to klient ma. Ale jakby trzeba ich słuchać, trzeba z nimi rozmawiać, co im pasuje, co im nie pasuje, czemu im nie pasuje, czemu im pasuje. Bo czasem jest tak, że ludzie używają naszego oprogramowania niezgodnie jakby z tym, co byśmy mm, założyli. Mm. To są właśnie pierwsze doświadczenia tego miałem właśnie w firmie GeoSystem, gdzie jeździłem do, do tych urzędów, w jakichś tam miast, i jak widziałem, jak ludzie używają, tego to mówię, jest w ogóle. Nawet nie pomyślałem, że tak da się zrobić. Okazuje się, że to ich tak naprawdę, procesy często były dużo szybsze niż to, co ja sobie założyłem, to, to co my przeanalizowaliśmy. To oni tak naprawdę lepiej z tego korzystali. I jak ja im pokazywałem, jak coś można zrobić, to pan się przesunie, bo będzie trwało wieki. I okazało się, że oni po prostu wiesz, jakby klikają w tym 8 godzin dziennie. Więc po prostu już nawet nie widziałem, jak się okienka zamykają. Nie? Tak, tak. No właśnie, właśnie też zauważam u mnie, u moich klientów, że oni czasami wymyślają rzeczy, które ja potem podpowiadam innym klientom. O, to można tak zrobić, nie? Na przykład jakieś różne rzeczy z tagami. Dokładnie, na, na dokładnie rzeczach. to. Można sobie otagować i w pewien, w pewien sposób korzystać z tego systemu inaczej niż niż jakby ja zakładałem, czy my zakładaliśmy. Tak, warto się na pewno od użytkowników uczyć, nie warto traktować ich jakby opinii bezkrytycznie. Czyli Hodżara podpinać i, i oglądać, co, e, hot jar, co oni robią. Full Story, takich narzędzi, Mixpanel jest bardzo dużo i tak. to też jakby ta analityka naprawdę daje nam teraz ogromne możliwości. E, dobra, no i jakby tak Twoja kariera pro programistyczna postępowała i w pewnym momencie nastąpił ten, to przejście powiedzmy w, w rolę liderską, menadżerską, Czyli z dobrego programisty robią słabego lidera. Właśnie u mnie było tak, że jakby ta, ta droga jakby liderska taka, czyli jakby z programisty na tym leada to jakby wyszła jakby sama z siebie. Co generalnie tak powinno być, bo liderów się nie powinno mianować, oni się powinni jakby sami rodzić w zespole. No, i tak było, jak pracowałem w firmie Outbox, robiliśmy duży projekt dla, dla, dla grupy TP, dla Orange'a. To tam jakby też trochę z racji tego, że najlepiej znałem system, bo po prostu naj, najdłużej z nim pracowałem, to jakby wyrosłem w taką rodę, rolę team lidera, z tym, że to była praca bardzo. Yy, no, nie chcę powiedzieć męcząca, bo to trochę zabrzmi jak Andrzej Sapkowski, który jakby nie lubi ogólnie pracować. Ale tam generalnie zdarzało się wyrabiać i po 300 godzin miesięcznie, więc jakby była bardzo wow. taka wyzywająca. No i w pewnym momencie zacząłem gdzieś szukać tak na zmiany i akurat tak na naprawdę... To był moment, kiedy grupa Allegro wchodziła, wchodziła do, do Warszawy. Każdy wtedy chciał pracować w Allegre. Ja też z, z, złożyłem, złożyłem papiery, akurat do peju. No, i tam oni poszukiwali ludzi na stanowisko kierownika rozwoju programowania i programisty. No więc ja oczywiście na programistę. Po czym oni mi powiedzieli, że jakby w sumie to bardzo im się podobała moja kandydatura, ale chcieliby mi zaproponować rolę kierownika? Co ja mówię, że nie, mnie to nie kręci i w ogóle nie umiem. Jakby nie, nie chcę właśnie być osobą, a tak, a tak. która z dobrego programisty stanie się słabym menedżerem. Trochę mnie jakby ówczesny mój szef przekonał do tego. Trochę też tak na ja postawiłem warunki, które jakby tam nie były niczym zaskakującym. Czyli ja powiedziałem, że jeżeli ja mam być teraz menadżerem, to ja Muszę się tego nauczyć, a ja jakby nie, 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 nie będę tego robił na swoich błędach, więc oczekuję, że pomogą mi jakby wejść na ten, na ten poziom i to faktycznie było. I to w ogóle jakby nie było niczym niespotykanym, jeśli chodzi o grupę Allegro, bo tam tak naprawdę funkcjonowało coś takiego, co nazywało się Akademią Menadżera i każdy świeżo upieczony kierownik, dyrektor i tak dalej przechodził przez taki cykl, Ech, chyba siedmiu, dwudniowych zjazdów, czyli w sumie 14 dni takiego tłuczenia, co to znaczy być menadżerem, jakie są kompetencje menadżerskie, e, ćwiczenia jakichś różnych scenek, typu Bogusz, nie, uważam, że nie zasługujesz na podwyżkę. To jest coś, co na początku jakby nie przechodzić w ogóle przez gardło. Raczej wiesz, Aha. dążysz do tego, żeby powiedzieć, kurcz, no ja ci dał, ale wiesz, nie ma budżetu i tak dalej. I tam właśnie firma inżynieria personalna z Wrocławia, z którą notabene do dzisiaj pracuję. Mówiła nam nie stary, jak uważasz, że gość nie zasługuje, to mu to powiedz prosto w oczy i powiedz mu, co musi zrobić, żeby tą podwyżkę dostać. Nie? No i Najpierw, że pierwsze takie rozmowy, które miałem, to było, wiesz, gardło ściśnięte i mówisz na przykład tam właśnie. Aha. Chciałbym coś podkreślić, nie, nie, no nie teraz. Nie, ja ale co nie ma budżetu, i w tym momencie musisz powiedzieć, jest budżet, ale ja uważam, że nie zasługujesz w tej chwili na podwyżkę. To jest wiesz, taki, gdzie mówisz, oh, powiedziałem to, naprawdę to powiedziałem. Nie? Tak, tak, tak. I to jakby to, to dużo dało tam, tak naprawdę, że te kompetencje gdzieś tam udało się, się pozyskać. Nie? I jak wyglądała ta, ta praca w P.I.U.? Jakby ty wyznaczałeś jakby kierunek tego developmentu? Co, tam, tam w ogóle była taka dość skomplikowana struktura, jeśli chodzi o, o PEIU. I tak naprawdę gdzieś tam PayU była w Poznaniu, było w Toruniu, było w Warszawie. To warszawskie biuro się dopiero zaczynało budować. Z tym, że w pewnym momencie zapadła decyzja, że tak naprawdę nie będziemy robić osobnych rekrutacji do Allegro, które budowało biura, do Citymu, który jeszcze wtedy istniał, do Agito i do, i do PEIU, tylko zrobimy jedną rekrutację. I później, na podstawie profili ludzi, których zatrudnimy, będziemy tak naprawdę dopiero determinować. I tak naprawdę przez pierwsze parę miesięcy moja praca polegała głównie na rekrutowaniu ludzi. Czyli ja tak naprawdę niewiele mogłem robić w kontekście jakby wyznaczania kierunków rozwoju, tylko tak naprawdę skupiłem się na budowie zespołów. I, I tutaj, jakby, może nie do końca planowałeś, ale płynnie przejdziemy do Skillera, tak, Bo ja tak, tak naprawdę zacząłem w Allegro oficjalnie pracować od 1 września 2012. Natomiast z racji tego, że zostałem zatrudniony gdzieś na początku lipca, to stwierdziłem, że jakby, okej, okay, możecie mi płacić od września, ale jak ja mam pracować z ludźmi, to chcę ich sobie sam zrekrutować. Więc ja tak naprawdę zacząłem rekrutować tych ludzi już w lipcu. I we wrześniu, jak dołączyłem pierwszego, to w okolicach dziesiątego miałem pierwsze wypalenie zawodowe, co było chyba Szybko. najszybszym wypaleniem możliwym, właśnie spowodowane liczbą rekrutacji. Tam do Allegro waliły ludzie drzwiami i oknami, tych rozmów rekrutacyjnych było bardzo dużo. No i one były, ten cały proces był tak nieudolny, tak nieefektywny, że to była jakby masakra. Nie? No i ja zacząłem wtedy szukać jakby możliwości jakby, wiesz, usprawnienia tego procesu. My wtedy korzystaliśmy Walagro z jednego z systemów do oceny kompetencji ludzi, takich testów onlineowych. Nie będę wymieniał nazwy, natomiast nam to zupełnie nie działało. W sensie to była porażka, dlatego że to, że ktoś miał wynik 300 na 300, w zasadzie mogło znaczyć, że albo jest bardzo dobry, albo jest słaby, ale znalazł odpowiedzi w internecie. I tego w zasadzie nie wiedziałeś. A to, że ktoś miał wynik 100 na 300, to mogło znaczyć, że albo jest słaby, albo po prostu mu się nie chciało robić tych testów, bo nie każdy chce wiesz, odwracać drzewa binarne i łańcuchy znaków, bo do tego są po prostu narzędzia. Nie? Tak, no Więc dokładnie. tak, mieliśmy narzędzie, którego wynik nie mówił de facto nic. No i wtedy z tego narzędzia zrezygnowaliśmy i szukaliśmy jakby alternatywy. No więc alternatywne były na początku jakieś tam krótkie screeningi telefoniczne, gdzie dzwoniliśmy do kandydata, parę minut, już dużo o nim wiedzieliśmy, tylko jak tych kandydatów było tak naprawdę dużo, to zdarzało mi nam się na przykład, że do dziesięciu kandydatów ktoś zapomniał zadzwonić w danym tygodniu. No, i wtedy tak nam gdzieś tam się pojawił pomysł tego, że może był jakby zrobić taki system oceny kompetencji, tylko taki, który będzie działał, który będzie faktycznie sprawdzał to, co dla nas programistów jest ważne, czy nie, to czy ktoś potrafi napisać jakiś algorytm sortowania, bo algorytmy sortowania już wszystkie w zasadzie są napisane, wymyślanie koła na nowo, jakby ktoś mi zaczął pisać w pracy, algorytm sortowania, to bym go chyba wywalił. Po prostu no tak. w tym samym momencie zamarnotrowienie kasy, <śmiech> przepalanie <śmiech> czasu i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że to, co my byśmy chcieli, to chcielibyśmy dać kandydatowi realny, prawdziwy projekt, żeby on sobie ten projekt rozwiązał, żebyśmy my jakby zobaczyli, jak on to rozwiązał, czy wszystkie testy jednostkowe, integracyjne, które są tam, przechodzą, żeby dać kandydatowi kawałek kodu, na którym on zrobi code review i, i zobaczyć, ile znajdzie. Wtedy napisaliśmy taki kawałek kodu, który miał chyba 40 linii i w tych 40 liniach było 50 błędów. O, elegancko. E, więc to było fajne, była taka na przykład linia... To kod produkcyjny. Na szczęście nie, ale to było tak, że na przykład miałeś jakieś pole, które było public, miało wstrzelone jakiś tam user service impl, które nazywało się US. No więc tak naprawdę były trzy błędy. Po pierwsze pole publiczne, po drugie wstrzelone tak naprawdę implementację zamiast interfejsu, po trzecie nazwa zmiennej US zamiast user service czy coś takiego. No i tak naprawdę z tego wychodziło bardzo dużo człowieku, można było powiedzieć. Jeżeli pokazywałeś komuś kod, a zdarzają nam się tacy kandydaci, i on tak mówi, że w zasadzie to nie nie widzi większych błędów w tym kodzie. I tym już po prostu, Jezu. A to wam nie przeszkadza? Znaczy, no nie, no, publiczne pola może nie powinny być, ale mnie jakoś to nie boli, nie? A wstrzeliwanie i interfe implementacja interfejsu... No, Okej, okay, no mówią, że się nie powinno, ale wiesz, no to już wiesz, że takiego człowieka nie chcesz zatrudnić. Mhm. No i wtedy zacznijmy pracować nad DevSkillerem, który właśnie miał robić dokładnie to, co teraz powiedziałem, czyli sprawdzać kandydata, ale nie taką wiedzę teoretyczną, akademicką, tylko sprawdzać, na ile ten człowiek jest w stanie na przykład pracować i rozwiązywać problemy w oparciu o stos technologiczny, którego my wykorzystujemy w firmie. Czyli jeżeli ja używam Java, Springa i Mavena. I MongoDB, to chcę dać kandydatowi zadanie, które wykorzystuje Java, Springa, MongoDB i Mavena, i powiedzieć mu stary: masz tutaj blog napisany w Java, tutaj jest api restowe do tego bloga, a ty masz wystawić api restowe, które pozwoli na dodawanie komentarzy do kodu. I masz zrobić całość od end-to-end, end. czyli wystawiasz api restowe, dodajesz serwisy, dodajesz repozytoria, zapisujesz encję. Tutaj masz kilka testów, które cię naprowadzą na rozwiązania. Mamy całą masę innych testów, które sprawdzą, na przykład, jak zareagujesz, jak będę chciał dodać, nie wiem, komentarz do postu, który nie istnieje. Rzucisz mi 404, czy poleci no pointer exception? Nie, uwzględniłeś coś takiego, czy nie? No i to jest jakby taka największa siła, właśnie DevSkillera, czyli on adresuje ten mój problem, który ja miałem jako osoba rekrutująca. Że chcę sprawdzić, na ile ludzie są w stanie pisać kod, ale nie taki właśnie algorytmikę akademicką, co się na kartkach na studiach programowało, tak, tak. tylko na ile są w stanie po prostu wejść, zrozumieć obecny kod, zrozumieć obecny problem i, i rozwiązać zadanie i zrobić to w określonym czasie. Zrobić to przy pomocy gita, bo my kandydatom tak nad wystawiamy, po prostu repo gita, które kandycję klonuje, lokalnie to rozwiązuje, tak dalej. Chcemy być jak najbliżej takiego naturalnego flow pracy, a nie takiego właśnie wydumonego na zasadzie, że jakby sprawdzimy, tak? To co ten kandydat? Jakby odpowiedziałeś na moje pytanie, skąd pomysł? Tak? Mhm. Po prostu rozwiązałeś swój problem. Jest to no, po prostu bardzo częste, bardzo, bardzo często rozwiązanie własnego problemu kończy się jakimś powiedzmy, sukcesem. Jeżeli jest na to rynek i się to dobrze zrobi, to taki kandydat, jakby, nie wiem, dostaje linka, dobra, tutaj masz link do rekrutacji, wchodzi na tego devskillera i co, ma tam po prostu tekstowe zadanie. Ogólnie potem... to, to zależy gdzie, bo taki standardowy flow, który my promujemy, jest właśnie taki, że jako kandydat dostajesz linka. Wchodzisz tak na, na, na test. Test tam składa się z wielu różnych zadań. Są zadania, pytania, wybory, jakieś pytania nowe. Natomiast ta podstawa to jest zadanie z programowania. Zadanie z programowania polega na tym, że tam masz różne tryby rozwiązywania. Ten, który my preferujemy, to jest GIT. Czyli tak naprawdę dostajesz link do repozytorium Gita takiego wystawionego specjalnie dla ciebie, czyli nie jakiegoś ogólnego, mm -hmm, tylko takiego mm -hmm. przygotowanego specjalnie dla ciebie, które możesz sobie sklonować na swój, na swój lokalny komputer. Otwierasz sobie README MDF, w którym mm -hmm. masz opis tak naprawdę zadania, które trzeba zrobić, rozwiązujesz zadanie. To jest oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, zadanie z JavaScriptu, to ono używa NPM-a. jeżeli mamy zadanie z Java, to ono używa i Mavena czy Grey, jeżeli mamy zadanie z iOS-a, no to ono używa po prostu Xcoda. Czyli klonujesz projekt, otwierasz go na swoim Macu w Xcode, rozwiązujesz zadanie, odpalasz builda, sprawdzasz, czy przychodzą testy. Możesz sobie odpalić tą aplikację na swoim iPhone'ie, zobaczyć, czy ona działa, i potem robisz Git push rozwiązania na, na, na serwer. My to automatycznie oceniamy i mówimy człowiekowi, jakby ten kandydat, jeśli chodzi o część funkcjonalną, no to tak naprawdę rozwiązał 9 problemów z 10. Jeśli chodzi o jakość kodu, to ani nie pogorszył, ani nie poprawił, jest. Konstant. No i jakby nasza rekomendacja, naszego algorytmu ML jest taka, że tego kandydata powinien zaakceptować i powinien go zaprosić na rozmowę. Więc... No to ciekawe. A czy taki kandydat może powiedzmy, Nie wiem, się konsultować, a kobiet czegoś nie rozumie, coś jest nieprecyzyjne? Teraz ta niego. są takie sytuacje, gdzie tak naprawdę mm, kandydat, w sensie rekruter może uczestniczyć w takim, w takim rozwiązywaniu zadania, ale są nieefektywne, jak masz tych kandydatów dużo, a tak naprawdę taki dewskier sprawdza się, jak masz tych kandydatów naprawdę, na przykład dwie setki miesięcznie. No to nie będziesz z nimi rozmawiał wszystkim, tak, bo to jest tak. bez sensu. Więc tak naprawdę to jest trochę nasza rola, żebyśmy my mieli takie zadania, które są jednoznaczne. Więc my też oczywiście zbieramy feedback od kandydatów. W każdym miejscu platformy kandydat może napisać, co o nas myśli, co myśli o zadaniu, że znalazł jakiś błąd i tak dalej. Więc to jakby mocno szlifujemy. U nas trochę taką miną, na którą się sami sami wrzuciliśmy i miną swoją drogą, która nas wyrzuciła w powietrze, ale nie jakby niedobrze, nie tylko dobrze, jest to, że u nas klient może tworzyć swoje własne zadania. Hmm. czyli ty jako bogusz możesz stwierdzić, a ja zrobię teraz zadanie takie, które będzie sprawdzało, czy ktoś potrafi implementować kod w domenie ubezpieczeniowej. I to jest super, bo na przykład jak pracowaliśmy z klientem, który był bezpośrednim konkurentem Skyscannera, no to oni po prostu mieli zadanie, które polegało na tym, że trzeba w jakimś tam PHP czy Pythonie napisać skrypt, który z jakiejś fejkowej strony linii lotniczej wyciągnął ceny połączeń między Warszawą a Londynem. I super, bo Generalnie sprawdzili, czy kandydat umie zrobić to, co dokładnie od poniedziałku będzie robił tylko z Emirates, tak. e, e, lotem i, i Lufthansa. Sprawdzili po prostu, czy masz taki mindset, który pozwoli ci na jakby stron, wyciąganie z tego rzeczy. Natomiast zdarza się, że jakby klienci są różni, są lepsi, gorsi, bardziej świadomi, mniej świadomi i sporo dostaliśmy tak na negatywnego feedbacku e, nawet gdzieś w internecie, że DevScare jest słaby bo zadanie było słabe, a zadanie nie było w ogóle nasze, tylko było klienta, więc my w tej chwili też jakby pracujemy tutaj nad tak, takim, taką częścią Customer Success, gdzie pomagamy klientom budować te zadania, gdzie, gdzie jakby zbierając ten feedback od kandydatów przekazujemy też klientom, jakby słuchaj, zrobiłeś zadanie, ale właśnie... 10 osób napisało, że nie rozumie treści, więc może jakby powinieneś tak, to trochę tak. bardziej przyłożyć. No i to, 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 to jest gdzieś tam w ogóle taki hint, że jeżeli jakby pozwalamy klientom tworzyć swój content, to trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie nie odróżniają tego contentu od, od platformy. Może masz jak, jak masz ankietę na Googleu, to ludzie to odróżnią, a, a, ale generalnie często jest tak, że ludzie jakby to dość mocno e, utożsamiają ze sobą. Nie? Mm, a to rozwiązanie powiedzmy e nasz kandydat skończył swoje zadanie, puszuje, to się jakoś nie wiem, publikuje automatycznie, i są uruchamiane jakieś testy weryfikujące? Tak, tak. My wtedy tak nadal oceniamy to, sprawdzamy jakość tego Ale kodu. automatycznie zrobił. czy manualnie Oczywiście, też. oceniamy automatycznie. Są zadania, które są oceniane manualnie, takie jak na przykład Code Review. Mm -hmm. no są tak. zadania, które pro proponujemy klientom wykorzystywać w przypadku takich ludzi, jak na przykład szukasz Team Lead'a czyli osoby, które jakby po pierwsze ma rozwiązywać problemy, ale po drugie kołdriwie ma też duży walor edukacyjny, tak? Tu jesteś w stanie... Dużo nawyków wykształcić przy pomocy od odpowiedniego code review. i wtedy też zalecamy, mówię, zrób to code review. Ok, to wymaga ręcznej oceny, ale to też dużo tobie powie o tym kandydacie, o tym, jak on myśli, mhm. na co zwraca uwagę, co mu się nie podoba. I okej, okay, jego kod może być ładny. Pytanie, czy on potrafi jakby przekazać innym konstruktywny feedback odnośnie kodu. I to są zadania, które są oceniane manualnie, cała reszta jest oceniana automatycznie. No więc my, jakby, stawiamy dość mocno na tą efektywność. Bo, bo jakby gdzieś tam naszą strategią jest, jest praca z tymi największymi klientami, ci najwięksi klienci jakby mają dużą skalę i oni jakby też muszą dostać konkretną wartość, obiektywność tego narzędzia. Jak coś ręcznie oceniasz, to ja powiem, że gość jest dobry, ty powiesz, że jest słaby, a system zawsze oceni człowieka no tak, tak samo. No tak. Yy, dobra, powiedz mi, jak to wyglądało na osi czasu. Czyli pracujesz jeszcze na etacie, tutaj się pojawia pomysł na skillera i co? Jakby siadasz, si, si, siadasz do kodu, ty byłeś sam czy, czy byłeś z kimś? Ja pierwszy co zrobiłem, to zadzwoniłem do swojego kolegi Marka Kałużnego, z którym pracowałem w outboxie wcześniej. Marek robił wtedy projekt taki medyczny dla, dla jednej z firm z histopatologią. Mm. I ja mówię, Marek, jest pomysł, nie? Mówię, kurde, wymyślimy taki <laughs> system, byśmy zrobili, bo jest tam coś na rynku, ale to jest słabe, byśmy zrobili to lepiej. Na co Marek po dwóch minutach w zasadzie, dobra, robimy. Nie? Why not? Minus jest taki, że mu się urodziło wtedy dziecko, więc tam początki mieliśmy takie trudne i gdzieś tam ja to bardziej ciągnąłem, potem Marek miał taką fazę, że to ciągnął, ale ogólnie jakby dość mocno się przeplataliśmy w tym takim zapale i zaczęliśmy dopisać po godzinach. To nam trochę zajęło, bo jakby sama domena była dość trudna, w sensie zrobienie systemu, który każdy haker na świecie, planuje tak naprawdę, robi wszystko, żeby wrzucić do twojego systemu swój kod i go uruchomić. A u nas to jest w ogóle by design. My mówimy każdemu dawaj swój kod, my go sobie odpalimy w swoim środowisku. Jak masz jakieś zależności zewnętrzne, potrzebujesz ściągnąć to, spoko stary, nie krępuj się. No i to było trochę głupie ogólnie, więc to nam trochę zajęło, żeby jakby zabezpieczyć to, przygotować tak, żeby to działało sensownie. I sporo nam zajęło wytworzenie takiej bety w ogóle, którą nie, nie wtedy było pokazać chociażby kolegom. zdarzył się w ogóle taki atak? W sensie, że ktoś jakiś czy kod, który się prób było bardzo dużo. Z tym, że jakby system by design jest na tyle zabezpieczony, że jakby taki atak nam no, tak naprawdę niewiele szkodzi. Nawet testy penetracyjne, które my regularnie robimy, to tak naprawdę też to potwierdzają. W sensie, że da się tak naprawdę zrobić nam krzywdę, ale ona jest jakby na tyle mało istotna, że w zasadzie nas nie boli. Tak, w sensie. Ta, ta izolacja, sandboxowanie tych projektów kandydatów jest takie, że w zasadzie te maszyny, na których oni budują, nie mają żadnego styczności z nikim. Mamy takie okay. zadanie, gdzie dajemy kandydatom dostęp ruta do wirtualki każemy tam coś skonfigurować. Więc to oczywiście musi być jakby całkowicie wydzielone na, 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 na zewnątrz. I oczywiście ten cały, cały ekosystem budowania nie ma żadnego wjazdu do, do, do naszego klaudu, do, do naszej aplikacji itd. Także to jest całkowicie wyizolowane, i, i jakby takie ataki są standard, natomiast jakby naszą rolą jest zaprojektowanie tego w taki sposób, żeby to było jakby bezpieczne. Nawet jak ktoś coś zrobi, a zrobi, no bo jakby to jest standard, to ma to się nie, 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 nie udać. Czyli zaczęliście budować betę. Zaczęliśmy budować betę. Bez, bez jeszcze klienta wtedy. Zaczęliśmy rozmawiać tak nawet, z mm -hmm. potencjalnymi klientami, z których niewiele zostało później klientami. To też jest taka nauczka na przyszłość, bo jak rozmawialiśmy, mówiliśmy o super, super, super. A jak przyszliśmy, to nawet w zasadzie nikt nie chciał tego oglądać. Bo A, zrobić zrobiliście fajnie, teraz nie mamy czasu i tak dalej. To też jakby taka informacja, że dopóki klient wam nie zapłaci... To jest jakby szansa, że będzie klientem czy, czy lidem, jest, jest, jest bardzo daleka. Nie? W sensie, tak. to, że znasz kogoś w jakiejś organizacji, to, 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 to takiej osobie jest bardzo daleko do lidera, czy takiej firmie jest bardzo daleko do lidera. E, natomiast jakby plus jest tak, że zebraliśmy trochę feedbacku od tych, od tych firm. E, potem dołączył do nas trzeci programista, czyli Mariusz Smykła, i zaczęliśmy tak naprawdę to we trzech. Trochę nam to zajęło, tak naprawdę. Czy w ogóle poświadcie pod prąd, bo teraz jest taka, taki pattern, że bierzemy programistę, marketera i jakiegoś hustlera jeszcze. I, a i wy tutaj trzech To nie demów. jest takie głupie nie? Tak. tak naprawdę, bo my tak naprawdę zrobiliśmy projekt. W 2015 roku w zasadzie na początku stycznia, mieliśmy projekt, który był w zasadzie gotowy. Mieliśmy jakichś tam pierwszych klientów, jednym z nich właśnie był Allegro, z którego wychodziłem, jakby tam to, to działało. Mieliśmy jakichś tam jeszcze dwóch mniejszych klientów, których gdzieś tam po pokrewnych i znajomych królika później, ale to kasa z tego była tak naprawdę żadna. No i stwierdziliśmy, że trzeba by wyjść globalnie, i jakby mamy produkt, tylko zapomnieliśmy, że trzeba markę zbudować jeszcze wokół tego produktu. No i to było tak naprawdę gdzieś kwiecień, maj 2000. 15. I byśmy byli do wtedy takiej butikowej agencji marketingowej, którą swoją drogą okazało się, że prowadzi mój kolega, którego znam gdzieś tam z NART i w ogóle spotkaliśmy się z nimi. I jakby on od razu, Tomek Winter miał takie podejście, jakby zupełnie inne, bo on wjechał nam z Lean Canvas, zwalił Proposition Canvas, jakby zmusił nas do takiego pomyślenia bardziej biznesowego, a nie, a nie technicznego. On, on to jakby prowadził jeszcze z Kasią Kandefer, jakby we, we dwójkę prowadzi tą agencję, oni jakby mieli zbudować brand tak na DevSkillera, plus jakby trochę nam robili taki kick-off biznesowy, czyli zmusili nas do tego, żeby jakby przelać na papier to, co my wiemy, czy co mamy w głowach odnośnie klientów, to zrobić to w takiej części bardziej formalnie. Bo po, po po to była współpracy, to była… Ta forma współpracy się mocno zmieniła, nie? dlatego że oni zaczynali z nami pracować po prostu jako nasz podwykonawca, czyli agencja marketingowa. Z tym, że dość szybko uwierzyli w projekt i w zasadzie przyszli do nas z propozycją, że jeżeli byśmy ich wzięli jako partnerów do, 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 do spółki, czyli tak naprawdę dali im udziały, to oni jakby. Tą kasę, którą my mieliśmy włożyć, to oni dołożą drugie tyle i wrzucą to w reklamę, w prace zewnętrzne, a ze swoją pracę jakby nie będą pobierać wynagrodzenia, bo jakby chcą do tego dołączyć. No i to był tak naprawdę, tak trochę trafiło się ślepej kurze ziarno, bo to było tak naprawdę jeden z ważniejszych momentów u nas. I oni zaczęli pracować gdzieś w maju 2015 właśnie nad DevSkillerem już tak naprawdę jako, jako partnerzy DevSkillera. No i gdzieś tam pół roku im zajęło, jakby postawienie strony, rozkręcenie jakiegoś bloga i tak dalej. I styczeń 2016 to jest taka data, którą my przyjmujemy jako tak naprawdę lunch produktu, wyjście globalne. A kiedy był pierwszy? W 2014? Pierwsze? Mm, tak, to był pierwszy tak naprawdę. Później jeszcze produktowo trochę się zmieniało, my produktowo też trochę dodawaliśmy, ale to jest ten moment, gdzie wyszliśmy tak naprawdę globalnie. Nie? I w pierwszej wersji były te wszystkie funkcje, które są teraz, o których mówiliśmy wcześniej. Czy... Był core, tak naprawdę. Teraz tam jakby, swoją drogą mamy za dużo funkcji w tej chwili, ja bym bardzo chętnie połowy wywalił. <gry> Teraz już jakby bardziej świadomie podchodzimy do planowania feature'ów. Wcześniej było też tak, że jakby pytanie, czy to było dobre czy złe, no bo przychodzi do Ciebie klient, który mówi, że zapłacić 20 tysięcy euro jak. Będzie miał taki feature, no iż kurde, 20 tysięcy euro, piechotą nie chodzi, można za to utrzymać, tak na parę osób, no to jedziemy, robimy. Nie? No i teraz mamy trochę takich featureów, które musimy wygasić. Chyba każdy, że ja tak um, samo. Ja no żałuję to jakby, niektórych. No ale, ale, jakby, ale kasa była. Była kasa, dokładnie. Tak. I to jakby też my się utrzymywaliśmy dość mocno, jakby z tego, co przynosili nam klienci, czyli tak jak kiedyś było na. Facebooku pytanie o to, jakie są środki, pozyskiwa sposoby pozyskiwania kapitału poza tam tak, napisał tak. klienci, ale jak to, nie? Tacy <noise> ludzie, którzy płacą za to, co ten startup robi, no to my właśnie zarabialiśmy na tych ludziach, którzy płacą za to, co, co, co devskiller robi. nie mieliście żadnego finansowania zewnętrznego? Nie, mieliśmy tak naprawdę... Teoretycznie nie, w sensie nie zewnętrznego. Natomiast my też, żeby pracować tak nad, efektywnie nad devskillerem to rzuciliśmy etaty. 2000, no, tak koniec 2013, początek 2014 założyliśmy Software House, taki butikowy, kilkoosobowy, e, i, i tam jakby też pracowaliśmy w tym Software House. A nadwyżki, które wypracowaliśmy swoją pracą, e, były przeznaczane na rozwój Devskillera. No tutaj my, jako osoby, które miały już tak naprawdę spore doświadczenie, e, ja wtedy miałem 10 lat doświadczenia zawodowego, więc też jakby już nie byłem osobą anonimową, więc mogłem wejść do firmy, dostać dobrą stawkę utrzymać się za połowę tej stawki, a resztę przeznaczać na dewsklera i to był sposób finansowania tak nad jakichś prac zewnętrznych. Natomiast pierwszy taki inwestor faktycznie finansowy, którego pozyskaliśmy, to był wrzesień 2017 bodajże i to był pierwszy tak nad inwestycja taka, gdzie faktycznie dostaliśmy zastrzyk kapitału. 2 miliony złotych, które pozwoliły nam jakby na zatrudnienie ludzi, trochę zanurkowanie, rozkręcenie się. To był anioł biznesu. VC? Tak, to był anioł biznesu? Hmm. E, I i e, mogę. To, to jest Robert Dziubłowski, To e, jest osoba, która to portfolio firmy ma dość szeroka. E, szerokie, e, z jednej strony, jakieś takie klasyczne biznesy, typu restauracje Sphinx, gdzie jest sporym udziałowcem. Z drugiej strony, jakby też Hyperbook, czyli, czyli, czyli linia, tak naprawdę produkująca laptopy gamingowe, bardzo, bardzo efektywne, dużo jakichś takich technologicznych, ich tam biometr, bio, bio spółek i tak dalej. To, co nas z nim przekonało, jest to, że to jest osoba, która miała bardzo bogatą sieć kontaktów, ten network w Stanach Zjednoczonych. Z racji, tego, że to jest osoba, która gdzieś tam pracowała dużo na, na, na Wall Street, przy Nasdaqu i tak dalej. Faktycznie to jakby czasem, czasem pomaga, bo mówimy, że jakby tam mamy jakiś duży bank. Czy znasz tam kogoś, Robert? Chyba znam prezesa, moment, sprawdzę w telefonie. I to faktycznie trochę jakby otwiera drzwi. To jakby też nie chodzi o to, że my gdzieś tam wchodzimy bokiem, ale czasem Aha. jest tak, że jakby. Ktoś chce, ale tutaj coś blokuje, tutaj nie ma priorytetu i gdzieś tam czasem ten priorytet da się, da się, da się dołożyć i to, to jakby działa, działa fajnie ta współpraca. Teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania drugiej rundy finansowania. Po to, żeby jakby znowu trochę trochę urosnąć, trochę zanurkować i nie rosnąć dalej organicznie. No i wszystko jest na dobrej drodze. Tak na no, gdzieś tam ja rozumiem, że w formie wymiany za udziały, tak? Tak, tak, tak. To standardowe equity. Rozważaliśmy teraz opcje, tak naprawdę, tak zwany venture debt, czyli, czyli dług, tak naprawdę, który jest pokrywany gdzieś tam z emerarów. Natomiast te najsensowniejsze firmy, z którymi rozmawialiśmy, to e, współpracują z trochę większymi podmiotami niż my jesteśmy. Czyli tam taki próg wejścia w venture debt to jest w zasadzie 5 milionów euro dolarów takiego rocznego, powtarzalnego przychodu. Nie? My jesteśmy tak naprawdę jeszcze gdzieś tam poniżej tego. Bo niedawno przekroczyliśmy tak naprawdę jeden z hakiem miliona dolarów powtarzalnego przychodu. No więc jeszcze trochę, więc teraz idziemy jeszcze jakby z VC, a później zobaczymy, czy będzie to potrzebne, czy nie będzie, bo też jakby nie jesteśmy taką firmą, która jakby po prostu od VC do VC. Tylko teraz te środki, które pozyskujemy, to też w zasadzie powinny nam po roku już zacząć się tak naprawdę zwracać, nie? czyli za rok od dzisiaj powinniśmy być znowu na plusie. Finansowym. A powiedz, jak, jak wygląda taka współpraca z aniołem biznesu? On nie wiem zasiada w, w zarządzie i mówi wam: e... Dobra, e... dałem wam pieniądze, to teraz róbcie tak i tak. U nas, jakby ta doza zaufania, którą dostaliśmy, była bardzo duża, czyli to jest bardzo partnerski układ. Myślę, że też. To trochę wpływa na to, że my nie jest, jakby średnia wieku w zarządzie, tu nie jest tam 20 parę lat, tylko raczej tam pewnie średnio. Tu mamy z 38 w zarządzie, i to też powoduje, że on nas trochę inaczej traktuje. Natomiast no, ma zagwarantowane miejsce w radzie nadzorczej, której nie ma, więc tego, tego, tego nie ma w zarządzie, jakby do zarządu powiedział, że on nie wchodzi. Natomiast to jest osoba, która ona nas raczej nie kontroluje, raczej pyta, jak może pomóc i jakby widzi, że spółka rośnie, że, że, że liczby przerastają, że cały czas tak na bilans finansowy jest na plusie, więc jakby tego tutaj się, się, się nie czepia, raczej jest tak, że czasem przychodzi na kawę, bo mamy dobrą kawę w biurze i mówi, no to co tam u was, co z tym, co z tym, tutaj mam kontakt do tego, mam kontakt do tego, jak wam mogę pomóc i tak dalej, więc raczej taki partnerski układ mamy, ale wiemy, że to nie jest standard i to taki też hin z mojej strony: że jak ktoś ma współpracować z jakimkolwiek funduszem czy aniołem biznesu, warto porozmawiać ze spółkami, której tej osobie wyszło, i warto porozmawiać też ze spółkami, której temu, temu funduszowi nie wyszło. Czyli jak się rozstali, w jaki sposób i tak dalej. Teraz, jak rozmawiamy z funduszem, to oczywiście też sobie background zrobiliśmy, sprawdziliśmy spółki, porozmawialiśmy, jak to wygląda z ich strony i tak dalej. No tak, ja też wiele słyszałem o tym, że warto współpracować z ludźmi, którzy byli wcześniej przedsiębiorcami, a nie to jest założony, powiedzmy, jakiś fundusz, pieniądze z zewnątrz, tak? I ci ludzie są powiedzmy menadżerami, a nie są, nie byli przedsiębiorcami, nie wiedzą, nie mają tego mindsetu tak, trochę, nie tak. rozumieją I tego. i to w ogóle nie chcę, jakby w Polsce ten, ten rynek VC jest taki. Um, bardzo mało dojrzały, ale jakby u nas ten rynek venture jest mało venture. W sensie, jak rozmawiamy na przykład z funduszami w Stanach, to oni nam zarzucają, że jakby za mało agresywnie idziemy. I tam w zasadzie, jak nie palisz kasy od inwestora, to coś jest z tobą nie tak. W zasadzie nie wykorzystujesz <laughs> potencjału. I tam z kolei patrzą na nas za mało. A u nas z kolei fundusze, jakby tak jak się z nimi rozmawia, to po pierwsze, jakby nie bardzo czują w ogóle ten globalny rynek, nie mają tu doświadczenia, są fundusze, które powoli, to, 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 to budują, natomiast jakby ogólnie doświadczenie, świadomość rynku, zwłaszcza tego sasowego, jest bardzo uboga i bardzo słaba. I też u nas, tak naprawdę inwestycje na poziomie miliona. 3 milionów dolarów to już tak naprawdę niewiele, który, mało który fundusz mm -hmm. jest w stanie sobie pozwolić. A jak rozmawiamy z funduszem z Barcelony, to oni na że 3 miliony, to im się nawet nie chce z nami rozmawiać, że jakby może 5, nie? I, i, I to jest przepaść tak naprawdę. Albo na przykład fundusze, nie w Wielkiej Brytanii, gdzie rozmawiamy z funduszem, mówimy, że szukamy tam powiedzmy 3 milionów e, e, dolarów za taki, taki procent udziałów. Oni mówią, no, procent udziałów jest dla nas ok. Natomiast proponuję 5 milionów, ale za ten sam procent. A ja, no tak, i no. dla mnie to było w ogóle niepojęte, bo na żaden fundusz by w ten sposób nie powiedział. A on wychodzi z założenia, że dla nich tak naprawdę to, czy oni włożą 3 czy 5, to jest jakby pff, żadna różnica. A jeżeli wierzą, że tak naprawdę jak włożą 5, to za dwa lata będzie to warte dwa razy więcej niż jakby włożyli 3. I dla nich to jest istotne. Zresztą w ogóle kapitalizacje tych funduszy, które są w Stanach, są jakieś w ogóle absurdalne, i zastanawiasz się, czy dobrze rozumiesz waluty, bo rozmawiamy z jakimś funduszem, na przykład w, w Europie duże fundusze to są takie, które mają 2 miliardy euro. W Polsce fundusz wow. duży to ma na przykład 30 milionów, to już mówią, my jesteśmy funduszem, mamy 30 milionów euro, nie? Rozmawiasz z funduszem nie wiem, w Skandynawii czy w Niemczech, oni mają 2 miliony euro. Idziesz na przykład do funduszu w Stanach. I oni ci mówią, nasza kapitalizacja to jest na przykład 80 miliardów dolarów albo 120 miliardów dolarów, co są w ogóle tak absurdalne kwoty, że ty zastanawiasz się, czy miliona z miliardem nie pomyliłeś. A oni mówią, że jakby no 2 miliardy to taki mały fundusz. Nie, my jesteśmy dużym funduszem. Więc jakby to jest przepaść tak naprawdę między tym, co jest u nas, tym, co jest dalej. Zwłaszcza, że u nas też taka moja obserwacja jest taka, że dużo państwowych pieniędzy weszło i od tego sławetnego 8.1 po prostu rynek jest trochę zepsuty. Tak naprawdę. I, i, I gdzieś tam te firmy, które ja obserwuję, które się najfajniej rozwijają. To tak naprawdę nie, nie, nie korzystają gdzieś tam z finansowania. Jak rozmawialiśmy z funduszami zagranicznymi, takimi jak na przykład nie wiem, Credo, Ventures czy coś takiego. Oni mówią, że nie mają problem inwestowania w polskie, w polskie startupy w ogóle, dlatego, że że nam wchodzi taki mały inwestor, on bierze 40% takiej spółki, founderzy mają 60%, dla nich to już jest nieopłacalna w ogóle inwestycja, nie? A oni na, tej, na, na tym niskim etapie biorą, na przykład dają faktycznie, powiedzmy nam, pół miliona euro i biorą za to 10%, tak? Na tym etapie seed. U nas za pół miliona euro to ktoś co 50% na przykład, nie? No i tak jakby jest taka przepaść, gdzie oni mówią w zasadzie, że taki startup, który ma tak naprawdę founderzy na etapie tej rundy A mają mniej niż 80% udziałów, to dla nich w ogóle nie jest partner do rozmowy i to w zasadzie nieważne jest, ten startup robi dla nich, to kończy rozmowy. A u nas jakby tej świadomości zupełnie nie ma. Więc jak ktoś nie rozumie tego rynku VC, to tak naprawdę można nam dużo wtopić. Nie? No właśnie, to się trochę nie. Ludzie nie rozumieją tego, że jak zabiorą za dużo udziałów, to po prostu kolejny inwestor nie wejdzie i może się po prostu projekt zakończyć przed zdobyciem trakcji. Tak? Dokładnie tak. I to, I to jest tak naprawdę dużo, dużo startupów w ten sposób umiera gdzieś tam, nie? Okej, okay, okay. a powiedz jak pod, podchodziliście do e, pozyskiwania pierwszych klientów, czyli mamy ten lunch produktu i mamy Allegro, tak już jak jacyś pierwsi partnerzy? E, tak, z natomiast u nas tak naprawdę ne, od początku założenie było takie, że my budujemy globalną firmę, czyli nie, że będziemy teraz zdobywać klientów z Polski, mm -hmm. a potem sobie zaczniemy szukać na, 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 na zewnątrz, tylko od początku budowaliśmy globalną firmę z racji tego, że mieliśmy tak naprawdę osoby świetne w marketingu, my byliśmy nieźli w programowaniu, a nie mieliśmy nikogo od sprzedaży, to stwierdziliśmy, że inbound będzie naturalną drogą pozyskiwania klientów. Po prostu klienci sami kupowali. Oni do nas przychodzili, a my im sprzedawaliśmy. I to był nasz sposób na pierwszych klientów. Czyli pierwszy klient. To była firma ze Stanów Zjednoczonych, których ja nigdy nie widziałem na oczy, nie mam z nim żadnego kontaktu i tak dalej. Pierwsi klienci tacy byli. Skąd oni się dowiedzieli? To, to jest właśnie kwestia blog, mm -hmm. e, strona, pozycjonowanie i tak dalej. Wstu dobrze zrobiony marketing był kluczem tak naprawdę u nas. Czyli głównie content. Tak, tak. Content, content marketing to było jakby w ogóle pierwszy co Tomek z Kasią, że zrobimy dobrego bloga, będziemy pisać dobrej jakości materiały, klienci przyjdą. I tak faktycznie było. Tu Klienci przyszli i wystartowaliśmy w styczniu, w styczniu zaczęły wpadać pierwsze lidy. Z tego i to jest część, która była jakby zupełnie poza nami. Nie? Jakiś e-mail marketing też. Czyli coś, co. Już to wydaje mi się, że nie tak naprawdę. <grym> my dalej to nie do końca robimy. U nas tak naprawdę, nawet w tej chwili, 90 parę procent klientów, którzy przychodzą, to jest inbound. I to bliżej 99 niż 91. To jest dalej inbound. Czyli <grym> nawet te wielkie firmy, które my pozyskaliśmy, typu PayPal, Deloitte, Accenture i tak to są firmy, które przyszły z inboundu. I to u nas działa, to się skaluje. I jakby do, dobrze zrobiony marketing tak pozwala ci, tak nadeskalować biznes, nie? Jasne, jasne. No i teraz kolejny inbound, tutaj ktoś obejrzy, wysłucha podcastu i przyjdzie, mhm. dobra, to. ja tutaj... Musielibyśmy po angielsku nagrywać. No, a to już Polaków w ogóle odrzucacie? Znaczy, nie odrzucamy, natomiast jakby polski rynek jest trudny. Eee, I jakby koszt pozyskania klienta na rynku polskim jest dużo wyższy niż na rynku zagranicznym z 10 razy tak naprawdę. Różnica jest taka, że tutaj na przykład rozmawiamy z klientem, to musimy zrobić 6 spotkań, po czym on kupuje subskrypcję za 5000 dolarów. A z klientem ze Stanów odbywamy jedną telekonferencję półgodzinną, i on kupuje za 10 tysięcy dolarów, tak? Więc jakby to jest ta różnica. Jak tam odbywamy z klientem kilka rozmów i proces trwa powiedzmy 3 miesiące, no to mówimy o kontraktach za kilkadziesiąt tysięcy, tak? 50, 60, a nie jakby takich jak mamy tutaj. Więc my po prostu mamy jakiś tam klientów z Polski, natomiast to myślę, że jest tam na pewno poniżej 10% naszego przychodu, myślę, że około 5%, reszta to jest zagranica. I, i, I to gdzieś tam działa. Te firmy, które mamy tutaj, są bardzo świadome firmy. To są klienci tacy jak Allegro, czyli firmy, które naprawdę rozumieją, co robią, jak działają, jak to funkcjonuje. I, i, i raczej, jakby nie, nie przekonujemy nikogo do tego. Nie? A jak to jest teraz, jaki masz teraz mniej więcej wolumen tych klientów? To jest, nie wiem, 20-50-100? Klientów mamy w tej chwili gdzieś, pewnie, około 250. <laughs> I no, i to rośnie, tak naprawdę. Cały czas pozyskujemy, my się też się uczymy, cały czas tego rynku, czyli tak naprawdę ten profil naszego klienta idealnego też ewoluuje. Więc my jakby sporo klientów pozyskujemy, podnosimy ceny, ci mniejsi klienci odchodzą, więc jakby świadomie trochę zmieniamy profil klienta. Eee, więc jakby no, tak to więcej wygląda. To też liczba przyrasta, tak naprawdę w miarę, w miarę regularnie. A jak podeszliście do pricingu? To jest duży problem, mm. nie? Jest duży problem. Jakby my z pricingiem eksperymentowaliśmy bardzo dużo, ja dalej z tego pricingu nie jestem zadowolony, ma dalej dość duże ułomności. U nas trochę pricing narzuciła konkurencja, która miała jakiś konkretny sposób wyceny jakby klientów. My na początku popełniliśmy ten błąd, że po prostu szliśmy tym pricingiem konkurencji, który jest słaby. I jakby to jest tak, że on jest bardzo nieprzewidywalny, bo konkurencja z reguły tak naprawdę liczy klienta per liczba kandydatów, których on będzie miał w najbliższym roku. Teraz większość klientów nie ma pojęcia, ile będzie miała, ile ludzi chce zatrudnić, już tym bardziej nie wie, ile osób musi przetestować, żeby zatrudnić tych x ludzi, więc oni jakby nie wiedzieli, jak to wygląda. Więc my w tej chwili mamy taki model bardziej Netflixowy, gdzie wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie Netflix i mówisz, chciałbym kupić subskrypcję. Dobrze, ile godzin materiału wideo obejrzy Pan w najbliższym roku? Mówisz, Kurde, stary, nie mam pojęcia jakby, nie? To był model, w którym, to był nasz pierwszy price. Więc teraz my mówimy jakby, rozumiem, że nie wiesz, ile będziesz oglądał, ale my wiemy, że firma taka jak Twoja ogląda z reguły tyle, więc nasza cena jest taka i taka, nie? Natomiast jakby... W pricingu nie ma chyba dobrego sposobu, wszyscy mówią, zapytaj klientów ile są w stanie za to zapłacić, my to zrobiliśmy jakbyśmy na pierwszej akceleracji w Stanach, poszliśmy do różnych firm, zapytaliśmy ile byliby w stanie za to płacić, rozstrzał był tak gigantyczny, że jakby był problem, ogólnie jakby jak robisz coś innowacyjnego, to nasze jakby narzędzie nie było turbo innowacyjne w kontekście problemu, jaki rozwiązywało, bo tak na innowacyjne było Codility, które weszło w 2008 roku. tak rekrutację na Codility Czyli jedno. Ja, ja też. E, <laughs> I jakby byli pierwsi. E, natomiast rynek był dość mało zabudowany. W sensie jak rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma firmami, to żadna nie korzystała z, z takiego rozwiązania. W związku z czym, jak coś jest takie, że klienci nie są do końca świadomi nawet kosztu problemu, to wycena tego jest po prostu taka: wiesz, od 2 dolarów do 200 dolarów, bo takie dostawaliśmy, jakby ten. Ten, jakby, czyli ile powinien kosztować kandydat. No to jedni mówili 2, inni mówili 5. Potem ktoś powiedział, że jak za 5 to on nie kupi, bo to nie działa, ale jakby kosztowało 50 to kupi, bo wtedy wie, że działa. Ktoś tam mówił, że 200, bo to dla niego i tak jest za darmo i tak dalej. Więc to jakby jest, z pricingiem jest ciężko. My teraz odpalamy nowy produkt, <laughs> produkt Map Skiller do mapowania umiejętności, czyli budujemy takie jak kiedyś w cywilizacji, tam jest drzewo mm -hmm. rozwoju kompetencji, my budujemy to dla kompetencji technicznych. Czyli żeby robić aplikację w Angularze, to najpierw musisz znać Angulara. A żeby znać Angulara, musisz znać TypeScripta albo JavaScripta i CSSa i HTML. A, A żeby znać TypeScripta i JavaScripta, to musisz znać coś tam, nie? Nie budujemy taki produkt. No i też teraz, jakby kwestia pricingu jest taka, że trochę rozmawiamy z klientami, pytamy ich. Znowu rozstrzał jest duży. I jakby no, próbujemy. Nie? Tak naprawdę wychodzimy do pierwszych klientów. Już jeden klient nam powiedział, że poczuł się, jakby nas okradł, bo jest to tak tanie. Gdzie jakby rozwiązanie no nie jest tanie, ale okazuje się, że potencjał jest. Więc na pewno warto pytać klientów, warto robić ankiety, ale pricing to jest zawsze jedna wielka niewiadoma. Jak ustaliśmy cenę DNA, to też w zasadzie mogliśmy dać od 1000 do 3000 i nie wiadomo, jaki byłby wynik. Czy jak byłoby 3000, tak. to kupiłoby tyle samo osób, i byśmy po prostu więcej zarobili, czy kupiłoby mniej? Nam jakby po pierwsze zależało na tym, żeby, żeby na tym zarobić, co jest jakby oczywiste, natomiast bardzo ważnym aspektem było to, żeby mieć skalę, czyli jakbyśmy mieli wybrać tak naprawdę 100 osób po jakieś tam, nie wiem, 20 tysięcy za kurs, albo właśnie parę tysięcy osób po tysiąc, to, to wybralibyśmy tą jakby większą skalę, nie? To jest bardziej wymagające od Ciebie, bo też Mamy komunikację na slaku, gdzie jakby tym ludziom trzeba odpisać, tam się zrobił cały community, jak wiesz, natomiast jakby zależało nam na tym, żeby ta skala była duża, no i to się udało zrobić. Więc jakby, jakby było tysiąc więcej, to tyle samo osób by kupiło? Cholera wie, a jak byłoby 100 zł mniej, to kupiłoby dwa razy więcej? Możliwe, tego nikt nie wie, nie? I to jakby zawsze jest niewiadoma i, i, i to jakby... I teraz jest. macie taki model, nie ma, nie macie cen na stronie, nie? Po prostu jest, yy, skontaktuj się z nami, my o, o, ocenimy i, i wycenimy na ile. Tak. I co, potem klient to... płaci z góry za rok? Tak, czy, czy klient płaci z góry za rok yy, na podstawie naszego cennika tak naprawdę. To, że nie mamy cen na stronie yy, wynika tak z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy dopuszczasz, yy, dajesz przycisk kup teraz, to utrudniasz sprzedawcą kontakt z klientem, bo taki klient wie, że nie jest zależny od sprzedawców i on z nimi nie pogada, bo se sam kupi. Bardzo często klient kupi nie to, co potrzebuje, albo mógłbyś go jeszcze tak na sprzedać mu rzeczy, które spowodowałyby, że jakby on by dużo efektywniej z tego narzędzia korzystał. Więc u nas w momencie, kiedy był przycisk kup teraz, dużo ludzi z tego korzystało. Natomiast jakby dużo też ludzi nie odbierało telefonów od sprzedaży, mówili teraz nie mam czasu, bo i, że sobie sami poradzą. Ponieważ nie ma teraz ceny, nie ma opcji kup teraz sam, to ten kontakt ze sprzedażą jest obligatoryjny. W związku z czym jak sprzedaż dzwoni do klienta, to i nie mówi nie mam czasu, tylko z nimi rozmawia, bo nie ma wyboru. I to była trochę taka decyzja, nie? No tak. Jest to jest to ciekawe podejście. Okej, okay, czyli na początku było was trzech, trzech programistów. – Kto potem dołączył? Jak się rozwijał do, do, Potem dołączył Tomek i Winter i Kasia Kendefer, okay. czyli osoby od marketingu początkowo, bo później ta rola też trochę ewoluowała. I tak naprawdę to był, to był początek. Później Tomek, z racji tego, że nikt u nas jakby nie bardzo chciał się zająć sprzedażą, to wziął to na klatę i, i zaczęliśmy zatrudniać pierwszych sprzedawców. I to były pierwsze, pierwsze zatrudnienia, czyli jakby sprzedawcy, obsługa klienta, zarządzanie jakby procesem wytwarzania zadań, bo my tych zadań jakby nie tworzymy wewnętrznie, bo musielibyśmy mieć pewnie 50 osób dodatkowych, tylko wszystko robimy freelancerami, zewnętrznymi firmami, kontraktorami, którzy dla nas przygotowują zadania, są już prostu ekspertami w swoich dziedzinach. I, i, I to były pierwsze zatrudnienia. To są Polacy wszystko? Czy... Nie, u nas w ogóle jest bardzo dużo obce w firmie. Jeśli chodzi o sprzedaż, to tak naprawdę mamy Anglika, Serba z RPA i Amerykanina polskiego pochodzenia. I jeśli chodzi o customer success, to tam mamy Amerykanina i, i, i Ukrainkę w Jak marketingu. Do, nich do tych. Mieliśmy Amerykanie, farta chyba, e, jakby pierwszą osobę w jakiś sposób znalazł Tomek Winter, który stwierdził, że jakby pierwsi sprzedawcy, których mieliśmy, to byli Polacy, oni jakby sobie trochę nie radzili z angielskim. Mimo, że mówili nieźle, to okazało się, że do sprzedaż do klienta amerykańskiego czy brytyjskiego to jest niewystarczające, więc Tomek stwierdził, że poszuka jakichś ekspatów. No i zatrudnił mm -hmm. właśnie właśnie człowieka, który przyjechał do Polski za miłością Brytyjczyka. I te, te środowiska ekspatów, oni się dość dobrze znają. W związku z czym oni tak naprawdę gdzieś tam wiesz, jak mieliśmy jednego, potem mieliśmy drugiego, to potem mieliśmy trzeciego, i teraz tak naprawdę stworzyliśmy taką atmosferę w firmie, gdzie tak naprawdę językiem obowiązkowym, że tak w kuchni jest angielski. Czyli jak my byśmy we dwóch siedzieli w kuchni rozmawiali, w momencie, kiedy wchodzi MLU, to przechodzimy na angielski, żeby nikogo nie, nie, nie alienować. Ci ludzie im jest u nas dobrze, bo po prostu nie czują się. W, w, w obcowani, robią fajne rzeczy i mają fajną atmosferę. E, I to tak naprawdę potem, jak to mówią, that escalated quickly, to u nas tak było, <laughs> że po, prostu, to po ci ludzie potem sami ściągają kolejnych i to działa bardzo fajnie, bo mamy po pierwsze ludzi w marketingu, w sprzedaży, w customer success, dla których językiem natywnym jest język angielski. Po drugie, kulturę mają też natywną, jakby humor nasz, a humor Brytyjczyków to są dwa różne humory. W związku z czym, jakby, możesz prowadzić się naginać, ale z Brytyjczykiem najlepiej się dogada Brytyjczyk, a z Amerykaninem Amerykanin. I my, jakby, idziemy tą drogą i, i to stosujemy, i to faktycznie fajnie, fajnie działa, bo mamy tak naprawdę międzynarodową firmę bez tak naprawdę rozproszenia geograficznego. E, a jak sobie radzicie z godzinami pracy, na no, różne strefy czasowe, Stany? Sprzedaż ma przesrane ogólnie. <laughs> e, I e, jeśli chodzi o, o support, to platforma jest w zasadzie bezobsługowa. Mamy oczywiście, czy cała platforma jest dość mocno zautomatyzowana, cały monitoring jest zautomatyzowany, zarządzanie incydentami jest zautomatyzowane, więc jeżeli coś nie ma nocy, tak, w sensie jakby network operation, tak, gdzie ktoś tak. siedzi i patrzy na metryki. Jeżeli coś z jakąś metryką jest nie tak, nagle jest dużo błędów, nagle padły jakieś hosty, to jest automatycznie wyzwalany alert, który dzwoni do ciebie w nocy i cię budzi i osoba, która jest na sporcie musi zareagować. Jeśli chodzi o customer success, to jakby czy customer support, to, to jest w godzinach takich powiedzmy, od 8 do 22 do, do 12 ktoś tam u nas to ogarnia. Natomiast nie mamy 24 godzinnego saportu, to jest coś, nad czym gdzieś tam teraz y, siedzimy, mm -hmm. natomiast sprzedaż ma przewalone, bo my jakby odpuściliśmy w ogóle Australię i, i Oceanie z racji jakby problemów czasowych. W Australii mamy w Japonii mamy resellera, który za nas to ogarnia. Koncentrujemy się na Europie Zachodniej i na Stanach, w związku z czym sprzedawcy przychodzą do pracy no między 9 a powiedzmy 13, po to, żeby poogarniać właśnie Europę Zachodnią, Europę Północną. Ale zdarzają się telekonferencje o pierwszej w nocy z klientem z Seattle czy z San Francisco i tak dalej. Jakby no, tak jest. Mamy w planach otwarcie biura sprzedażowego w Nowym Jorku, po to, żeby przede wszystkim rozwiązać problem stref czasowych. No, i to jest jeden z tak naprawdę z celów, na które pozyskujemy w tej chwili finansowanie. Po jest sprzedawcy w Nowym Jorku, to jest koszt roczny około miliona złotych. Wow. I teraz, jakby z tego, co my wypracowujemy, możemy sobie pozwolić, na nie jest sprzedawcy w Warszawie, ale niekoniecznie w Nowym Jorku. Zwłaszcza, że tam podejście jest takie, że jeżeli masz podstawę, masz prowizję, to tam w momencie, kiedy zmieniasz pracę, to dostajesz prowizję za nic na początku, żeby ci nie spadł poziom życia, więc po prostu przez trzy miesiące musisz człowiekowi wypłacać prowizję, nawet jak on nic nie zarobi. I tamten rynek jest trudny i tam naprawdę trzeba trochę zainwestować, żeby to zadziałało i to jest jakby zatrudnienie trzech osób do sprzedaży, no to jest coś, co jest jakby poza naszym budżetem w tej chwili, nie? No tak, no tak, to są globalne problemy, to to jest, to jest duże wyzwanie, a pewnie jeszcze nie wiem, czy na rynki jakieś arabskie wchodziliście, gdzie jest pismo w drugą stronę. Wchodziliśmy i jak byliśmy rok temu na targach w Dubaju, to właśnie mieliśmy przerobiane ulotki żeby najważniejsze rzeczy były po prawej stronie, a nie po lewej, bo to jakby wpływa na konwersję. Tak. Natomiast tamten rynek też odpuściliśmy. Jest bardzo relacyjny. Tak no, żeby sprzedawać w Dubaju, w Emiratach, to musisz mieć kogoś na miejscu. Najlepiej araba, albo kogoś, kto przynajmniej mówi po arabsku. I tam jest tak, że mm, najpierw musisz się z kimś poznać, pójść, wiesz, cztery razy na imprezę, dwa razy na konie i po roku ktoś ci powie, słuchaj, Lubię cię, bo może byśmy razem biznes zrobili, nie? Dlatego 10 też 10 milionów euro. Tak, i dlatego też na przykład te, te takie inwestycje arabskie w Polsce nie poszły za bardzo, bo u nas jakby uważają, że przyjeżdża jakiś tam szejk z walizką pieniędzy i zaraz będzie inwestował, a to tak nie działa. Przyjeżdża Szejk pogadać i jak z nim zbudujesz dobrą relację, to może on za rok po prostu. Kupi faktycznie u ciebie za w kasa wtedy nie gra mm -hmm. roli, ale tam są najpierw relacje, a potem jest biznes. U nas jakby w Europie jest inaczej, i dlatego jakby z tego co wiem, to te wszystkie rzeczy nie wypaliły, bo goś przyjechał, wszyscy patrzyli się tylko na jego pieniądze i on pojechał sobie gdzie indziej. No tak. Więc to generalnie jakby ta świadomość tych różnych rynków jest jakby istotna, nie? Musisz wiedzieć więcej, jak się pozyskuje klientów w Australii, jak się robi biznes w Japonii, jak się robi biznes w Chinach. Jak się robi biznes na Bliskim Wschodzie, jak w Stanach i tak dalej. My się też tego uczymy, ale że że nawet nie pytamy. W Afryce mamy dużo klientów. Tak? Afryka jest w pozorom w miarę, w miarę, w miarę prostym miarę nie? Bo mamy to... takie. My jakby w ogóle kandydatów w zeszłym roku mieliśmy ze 140 kilku krajów więc to jest ten mieliśmy klientów z różnych tak na gdzieś tam Nigeria jakieś takie inne jakby też tak na dzika afryka to też tam mieliśmy prawdopodobnie jakieś tak, klienta tak. Bo my w swojej historii mieliśmy klientów z 80 krajów. Często to jest tak, że był jakiś jeden klient, właśnie z jakiegoś tam wiesz, z Senegalu, który potem jakby z Czernowa już nie jest naszym klientem, no ale gdzieś tam to doświadczenie mamy. Afryka jest wbrew pozorom takim rynkiem, gdzie się normalnie sprzedaje, nie? Australia ma na z kolei taki silny lokalny patriotyzm, tam ciężko się sprzedaje firmom z zewnątrz, nie? Stany też są takie, że Amerykanie wolą kupować od Amerykanów, wolą mieć amerykańskie prawo i tak dalej. Więc to jakby, no, trzeba te rynki też poznać. U nas jakby mało ludzi wiedzą, u nas trochę jakby nam też ten biznesu pomagało, ale dużo to, tak naprawdę musimy sami się dowiedzieć o tych rynkach, bo jest niewiele tak naprawdę ludzi w Polsce, którzy mają doświadczenie globalne nie? i wiedzą, tak naprawdę nie jest też tak dużo tych ludzi na świecie bo my gdzieś tam też uczestniczymy w dwóch akceleracjach w Stanach Zjednoczonych i okej, okay, oni dobrze znają rynek amerykański, ale to też nie są specy od każdego rynku na świecie, nie? I ogólnie jakby jak, bardzo dużo firm jest z rynku amerykańskiego, nie? I to jakby, no okej, okay, czemu Amerykanom tak idzie, nie? I teraz jakby u nas na przykład Allegro, Świetnie poszło. To jest firma tak naprawdę zdecydowanie o, o ogromnym sukcesie rynkowym, ale tylko w Polsce. Nie? To jest tak. firma, która nie jest znana we Francji, w Niemczech i tak dalej. Nie? I teraz, gdyby tak naprawdę Allegro powstało w Stanach, to byłoby firmą globalną, dlatego że po prostu u nas, jeżeli my teraz sprzedajemy coś do Europy, to ja tak naprawdę mam polski rynek, który jest malutki. A mam rynek duży gdzie indziej, ale teraz tak, mam różne waluty, różne języki, różne kultury, różne systemy bankowe, różne systemy prawne i tak dalej. I jak rozmawiamy na przykład z doradcami w Stanach, oni mówią, że nie podziwiają w ogóle Europejczyków, że robią biznes w Europie, bo oni mówią tak: my w Stanach mamy tak, jeden kraj, jeden system bankowy, jedna waluta, jeden system podatkowy, jeden system prawny, jeden język. Je, je, jakby u nas się łatwo robi biznes. Te strefy czasowe są podobne, tak? No jest różnica między San Francisco a Nowym Jorkiem, ale ona nie jest taka, że utrudnia ci życie. Mówią, a wy w Europie macie po prostu każdy kraj to jest in, inny język, inna kultura, inny ten. Jak wy tam robicie ten biznes, nie? Ja wtedy zrozumiałem, czemu na przykład osiągnięcie miliona dolarów powtarzalnego przychodu w Stanach to jest w zasadzie nic, a w Europie zrobienie tego nie jest takie proste, właśnie ze względu na te bariery, których my jakby do końca nie widzimy, nie? To jakbyś, jakbyś odpalał nowy, nowy, biznes globalny, to co, przeprowadzasz się na rok do Stanów? Wiesz co, ja, ja bym tego nie zrobił, ale to z racji tak nawet innych rzeczy, które są, czyli ja po prostu nie przeprowadziłbym się do Stanów ze względów rodzinnych, nie? Natomiast na pewno e, taki model, gdzie całe centrum developmentowo w jest, jest w Polsce, a, a sprzedaż jest w Stanach, ma sens. Tylko musisz mieć wtedy świadomość, że właśnie jako founder musisz być na miejscu. Więc ja, tak naprawdę, gdybym teraz zaczynał drugą spółkę, to bym doskonalił tą sprzedaż zdalną. Tak naprawdę, okej, okay, teraz też już więcej wiem o tych rynkach, więc jest mi łatwiej. Na pewno, tak jak my robiliśmy, że poszliśmy bardzo szeroko, żeby nauczyć się świata, nauczyć się tego, który rynek się sprawdza, to teraz już po prostu bym wiedział, gdzie trzeba wyjść. Nie? I, i, I na pewno jakby jest różnica pomiędzy firmą globalną a taką pseudoamerykańską firmą, która próbuje uchodzić za firmę globalną, bo ma zarejestrowany oddział w Delaware. Nie? Jest jednak różnica trochę w mindsetcie. My też jakby z tego punktu widzenia nie do końca jesteśmy spółką globalną, nie? dlatego że jakby nie mamy biur w iluś miejscach na świecie, Mamy globalną jakby załogę i, i to nam dużo daje, natomiast jakby jest różnica pomiędzy spółkami amerykańskimi, a spółkami europejskimi, które wychodzą na Stany. I jak podeszliście do rekrutacji pierwszego handlowca? Jak mu przekazaliście tą, tą wiedzę, co on w ogóle za produkt sprzedaje i jak się z nim rozlicza, rozliczaliście? Ogólnie spieprzyliśmy to koncertowo, bo nikt z nas się nie znał na sprzedaży, więc zatrudniliśmy sprzedawcę. Ja się tak pytam, bo ja też się nie znam na sprzedaży dobrze, a planuję zatrudnić jakiegoś sprzedażowca. To, to może powiem Ci, jak, 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 jak teraz bym to robił? Mhm. Nie? Po pierwsze, jakby zacząłbym od zatrudnienia dobrego szefa sprzedaży. Człowieka, który jest naprawdę kompetentny. Rozważyłbym wzięcie takiej osoby jako. Foundera, czyli już mu udziałów, oczywiście po, po zrealizowaniu jakichś celów, tak? Czyli mówimy: Dobra, słuchaj, Łukasz, możesz być moim szefem sprzedaży, będę ci płacił tyle i tyle, nie jest to za dużo, ale jak sprzedasz mi w ciągu roku za 5 baniek, to dostaniesz 10% udziałów. To już jest gra warta świeczki, a zatrudniasz człowieka, który tak naprawdę dużo sprzedaży jest w stanie ci zrobić sam. I tak naprawdę, my nie pozyskaliśmy takiego szefa sprzedaży, i to był największy błąd, tak naprawdę, chyba, który, jako firma, popełniliśmy. Pozależnie nam sprzedaż budować sami trochę bez tych kompetencji sprzedażowych, nie? I teraz, jakbyś zatrudnił szefa sprzedaży, to jest człowiek, który po pierwsze będzie w stanie powiedzieć, jakich klientów potrzebujesz, po drugie, jakie są potrzeby tych klientów, po trzecie, jak do nich dotrzeć, po czwarte, ułożyć proces sprzedażowy i tak dalej. Byłem parę dni temu dosłownie na konferencji Sales Angels w Warszawie. Jest w ogóle bardzo fajne community, takie sprzedażowe. Marcin do którego, Grela, tak? tak, Marcin Grela, do którego polecam dołączyć i po prostu tam bym szukał. Zresztą teraz szukamy szefa sprzedaży w de Leżej, bośmy po prostu do Marcina greli. Marcin, jakby jest sprawa. Potrzebujemy szefa sprzedaży. Jakby zobaczymy, co z tego się urodzi. I, i teraz jakbym zakładał dew jeszcze raz, to w 2014 poszedłem do Marcina Grey po, po szefa sprzedaży. Dobrze nie? się składa, bo zostaliśmy znajomymi na Facebooku jakiś tydzień temu. No to do, do, dokładnie tak. Nie? Więc to jakby. Na pewno, jakby nie warto budować sprzedaży oddolnie, trzeba zatrudnić kogoś, kto po prostu się tym nałoży, bo są to zupełnie inne kompetencje, zupełnie inni ludzie. To, że sprzedaży do dzisiaj się uchowały prowizje, które nie ma nigdzie indziej, to jest model, który jakby jest trochę patologiczny, ale on też jest rzeczywistością. Nie? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Tak, w ten... rozliczacie prowizyjnie, tak? W tej chwili tak, jakby Podstawa zobaczymy, przez... jak, to, jak, to, jak to będzie. Tak? To jest najbezpieczniejszy model z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zresztą na tej konferencji też jeden z prelegentów uświadomił mi, że to jest model, który wywodzi się z historii jakiejś firmy, która produkowała jakieś szczotki czy mopy w Stanach i po prostu, żeby, żeby tak naprawdę nie ryzykować zatrudnieniem zewnętrznych sprzedawców, to powiedzieli, dobra stary, masz tu 40 szczotek, jedz sobie do Arizony. jak coś zarobisz, to ci zapłacimy, jak nie, to nie. No tak, piękny model. Natomiast jakby czy ten model jest efektywny? Są dwie szkoły, nie? Falenicka i Twodska. Jedni mówią: tak, sprzedaż musi czuć krew, musi mieć prowizję. Inni mówią: nie, jakby sprzedaż ma po prostu być dobra, ma mieć cele, ale te cele nie powinny być związane z, z kasą, z wypłatą. My teraz mamy dość jakby, jakby dużą dyskusję w firmie, jaką firmą my chcemy być w kontekście sprzedaży. Czy chcemy być firmą, która jakby zatrudnia wilki? Które jakby właśnie polują na, na, na prowizję, czy raczej chcą budować taką partnerską relację, gdzie sprzedawcy zarabiają dobrze, e, jakby, na, jak mają słabszy miesiąc, no to jakby my to bierzemy na siebie, jak mają super miesiąc, to oni biorą na siebie, e, mają cele, które pomagają im się rozwijać, ale nie jest to spięte jeden w jeden z jakby ich pensją. Nie? Właśnie to było fajnie opisane, nie wiem czy czytałeś książkę Good to Great. Od dobrego do wielkiego, Jimmy'a Colinsa bardzo polecam. Świetna książka, i tam analizowali e, szereg spółek, którym po prostu szło najlepiej w ostatnich, tam, powiedzmy, 50 latach. Takich mało znanych spółek, mm -hmm. e, i jakby m, patrzyli, jakie parametry o tym świadczyły. No, to było długie badanie, i na podstawie tego jest, jest ta książka. I tam właśnie e, nie było korelacji pomiędzy tym, że e, prezesi dostawali jakieś większe bonusy. A ich wynikami. Czyli statystycznie. A jeżeli już to mogło być tak na odwrotnie? Tak. Właśnie, właśnie. Że Bo komuś ci to... bardziej zależy na swoim bonusie niż na rozwoju firmy, nie? Tak, tak. Mm, powiedz mi, a jak z rozliczeniami robicie? Macie globalny biznes, w ogóle płatności są przez, przez platformę jakoś? Czy... Tak, Factury my akurat wykorzystujemy Brain Tree. Mhm. E, e, mamy klientów niektórych, którzy płacą przelewem. E, tej podstawy tak no, to, mogliśmy mieć konta w banku w różnych walutach, e, czyli euro, dolary, to jest podstawa naszego rozliczenia. E, w tym się rozliczamy z klientami. Czy klient tam płaci w euro, to jakby to, to do nas trafia w euro my za biuro też płacimy w euro, no bo jakby też zależy nam na tym, żeby jak najmniej ryzykować kursowo, ale bardzo dużo płatności jest online właśnie przez platformę Braintree, kartami schodzi, no tam też jakby jest, to wszystko się wydaje proste, jak zaczynasz to się okazuje, że tak, jakby karty kartami, ale jak chcesz płacić American Express to musisz to zupełnie inaczej, inną umowę podpisywać, jak chcesz mieć rozliczenie takie, to zupełnie inno, ty musisz mieć jeszcze coś innego i tak dalej, więc jakby tam sporo było ogarniania tego żeby mieć taką pełną elastyczność i wsparcie, e, wsparcie tego, no i jakby to, to w ten sposób robimy. E, I jak oceniasz Braintree? Przedbić drugi raz w e, Nie mamy z tym tak naprawdę większych problemów. On działa bardzo, bardzo fajnie, bardzo efektywnie i, i, i tak naprawdę no do tej pory nie zmieniliśmy. A to była pierwsza po, platforma, w którą jakby weszliśmy rozważyliśmy jakąś polską platformę, już nie pamiętam nazwy i to może i dobrze, która nam jakby odmówiła, bo w ogóle oni chcieli budować globalną platformę do płatności, odmówili nam, bo nie mieliśmy strony internetowej po polsku. Więc po prostu zrobiliśmy facepalm, skasowaliśmy numer i pójdźmy do Braintree. No tak, no tak. Słyszałem, że jakby kierując się wyborem tej platformy do obsługi kart, to trzeba patrzeć na współczynnik odrzuceń. Że część platform ma duży współczynnik odrzuceń, że po prostu wpisują tak. kartę i. E, tak jest. W Brady on jest ok, Natomiast też teraz ostatnio po tym wejściu PSD2, trochę się pogorszyło i mamy w ogóle wrażenie, że jest jakiś problem ze znakami diaktycznymi, bo z reguły widzimy, że jak nam odrzucają. Płatności to z takich krajów jak Skandynawia, gdzie są jakieś takie oskropkami, Polska i tak dalej. Że dużo tak na transakcji w pewnym momencie, które były odrzucone, miały jakby znaki specjalne aha, aha. w nazwiskach osób i tak dalej. Więc to, to takie zaskoczenie dla nas, bo jak po prostu zobaczyliśmy, mówię, kurde, patrz, wszystkie mają jakieś znaki diaktyczne. Nie? Więc jakby to było teraz się trochę uspokoiło, ale widzę, że tam chyba ktoś nie do końca odrobił pracę domową z UTF-a systemy bankowe. No właśnie. Okej, okay, a powiedz, jak wyglądają u was sprawy techniczne? W sensie, jaki to jest stack mniej więcej, tak w skrócie, mm -hmm. gdzie, gdzie, się, gdzie to hostujecie? Hostujemy to w tej chwili na chmurze google'owej, na Kubernetesie. To jest migracja, którą zrobiliśmy mniej więcej pół roku temu. Stos tak naprawdę jest głównie java czyli jakby wykorzystujemy Java, na froncie mamy Angulara. Dużo cloud-native cloud technologii wykorzystujemy, no, no i tak naprawdę to, to, to jest główna rzecz. Jeśli chodzi o infrastrukturę, no to my dużo wykorzystujemy Terraform, Sibla, wszystko mamy zautomatyzowane, więc jakby tych skryptów też, też jest dużo. Natomiast technologicznie mamy jakieś tam domieszki, Golanga, natomiast zdecydowany core platformy to jest Java. I wspominałeś o jakimś machine learningu też gdzieś tam macie. Tak, używamy Sparka do tak naprawdę predykcji decyzji rekrutacyjnych, czy nawet nie rekrutacyjnych, bo my tak naprawdę jesteśmy przed tą rekrutacją, czyli mówimy, czy kandydata warto zaprosić na rozmowę, czy nie i to tak naprawdę budujemy modele per klient, plus mamy jakiś tam model globalny, na podstawie którego tak naprawdę sugerujemy, czy warto tego kandydata wziąć, czy nie. Okej, okay. a jakbyś teraz rozpoczynał tak hipotetycznie nowy biznes, bawiłbyś się w ogóle w Polskę, czy byś robił to od razu po angielsku? My od razu w ogóle już zrobiliśmy wtedy po angielsku, czyli nasza platforma nie jest w ogóle po, pols po polsku. Zresztą kiedyś straciliśmy du dużego klienta, bardzo dużą korporację polską, bo panel administracyjny nie był po polsku. E, więc jakby sorry, e, nie, nie przetłumaczyli się do dzisiaj. A macie nie. inne wersje językowe? Nie, tylko mamy tylko angielską. angielską. Też trochę z racji tego, że w IT tak nad językiem no tak. jest angielski. Więc tak. jeżeli kandydat nie potrafi rozwiązać testu po angielsku, no to sorry, to nawet nie przyszedł do dokumentacji. Więc tutaj trochę z założenia mamy to. Teraz w tym Mapskillerze pewnie będziemy wchodzić w inne języki. Jest też do tego przygotowany, ale to na spokojnie. Ogólnie jakby na pewno budując biznes, warto go budować od razu z myślą o globalnym biznesie, a nie jakby zaczynamy od Polski, a potem idziemy globalnie, bo potrzeby klientów na polskim rynku są inne, obsługa klienta jest inna, sprzedaż jest inna i jakby to de facto potem musisz zbudować tą firmę drugi raz, nie? I potem już się cieszył, że masz 50% czy 30% klientów z zagranicy. Mamy 90 parę, i to mamy w zasadzie od pierwszego dnia. Nie? I to jakby to polecam takie podejście. Kurczę, ja tylko w Polsce jestem na razie. No, ale mam lida w Szwajcarii, więc zobaczymy, trzeba hmm. będzie się szybko wyskakiwać. No, ale ten rynek ubezpieczeniowy też jest trudny. Rynek ubezpieczeniowy, tak samo jak rynek prawny, on jest bardzo lokalny. Tak. Bo on no jest bardzo zależny od przepisów i tak dalej. To jest jakby no tak samo z systemami księgowymi. Nie ma globalnego systemu księgowego. My w Stanach używamy innego systemu księgowego dla spółki amerykańskiej niż dla spółki polskiej. Jakbyśmy mieli teraz spółkę w Francji, byliśmy jeszcze inny system do księgowości. Nie ma jednego globalnego i tu niestety z ubezpieczeniami jest podejrzewam, że podobnie. Że Tyle zależy od lokalnych uwarunkowań, od modelu polis przyjętego na lokalnym rynku, że ciężko będzie zrobić taki system. Chyba, że pójdziesz w taką stronę, jakieś Salesforce, gdzie on będzie bardzo mocno customizowalny, tak. no, ale to jest już z kolei nakłady na stworzenie czegoś takiego są ogromne. Nie? Tak. No nic, po, powalczymy, zobaczymy. E, powiedzmy, mieliście jakieś takie major fuck upy, że tak zapytam, czy, hmm. czy były takie. Czy technologicznych nie, tak naprawdę? Technologicznych fakapów nie mieliśmy. No wchodzi architekturę, robiłem. No. I to to naprawdę działa, nie? Natomiast na pewno mieliśmy trochę fakapów organizacyjnych, nie? I jakby i tak znowu, ogólnie mieliśmy sporo szczęścia, nie? To szczęście też jest potrzebne i parę razy było tak, żeby więcej szczęścia niż rozumu. Natomiast. Mm, to, o czym często zapominają startupy, jak rosną, to tak naprawdę zadbanie o organizację w środku. Czyli skupiamy się na produkcie, na sprzedaży, a nie do końca na tym, jak to w środku działa. I w pewnym momencie mieliśmy taką obserwację, że tutaj coś jest nie tak, coś nie działa. I zrobiliśmy takie warsztaty gdzie wszyscy pracownicy dawali feedback founderom spółki, co im się podoba w ich pracy, co im się nie podoba i tak dalej. I to był taki moment, gdzie okazało się, że na przykład niektóre rzeczy, które ja robię, gdzieś tam blokują firmę, nie? Czyli że ja jestem gdzieś tam wąskim gardłem w różnych miejscach i tak dalej. My potem trochę przeoraliśmy tą firmę od, od, od góry do dołu tak naprawdę. Potem taki feedback zbieraliśmy drugi raz. Teraz właśnie jesteśmy świeżo po kolejnym przeoraniu, gdzie przygotowujemy się tak na, na to, że bierzemy inwestycje, zaczną przychodzić nowe osoby. Organizacja musi być na te nowe osoby gotowa. Bo tak naprawdę jak, jak masz chaos w środku i zatrudnisz nowe osoby, to ten chaos się tylko pogłębi. I tak na zatrudnienie tych osób będzie kontrproduktywne, bo organizacja zacznie działać gorzej niż lepiej, tak naprawdę. I to, czego na pewno nie warto zaniedbywać, to są właśnie te wszystkie rzeczy menadżerskie. Tutaj znowu, tak naprawdę pracujemy dużo właśnie z jednym z założycieli w ogóle inżynierii personalnej z Kacprem Godlewskim, który nam bardzo pomaga właśnie w kontekście takim, że to jest osoba, do której ja zawsze mogę zadzwonić, jak mam jakiś problem, wie Kasper, mam taki problem, jak to mogę ogarnąć, jak to mogę przegadać, nie, powinienem tutaj na przykład to wyciągać ten temat, czy nie i, i to dostajemy, plus tak na sporo robimy takich warsztatów wewnętrznych właśnie, które mają na celu poukładanie współpracy między działami mhm. i my stosujemy taką macierz need get, czyli taką macierz, gdzie na jednej osi masz, potrzebuje, nie potrzebuje, a na drugiej masz, dostaje, nie dostaje, tam się robią takie cztery ćwiartki Typu dostaje, potrzebuje, czyli rób tak dalej, dostaje, nie potrzebuje, czyli przestań to robić, nie potrzebuje, sorry, potrzebuje, nie dostaje, czyli zacznij to robić, albo nie potrzebuje, nie dostaje, czyli okay. dalej tego nie rób. Tam na przykład u nas zawsze lądują spotkania, że u nas nie ma dużo spotkań i to dobrze i dalej tego nie róbmy. W ogóle na moim kanale na YouTube jest są dwa filmy. Jeden to jest jak Grzesiek Duda szybko otwiera browary na Devox na Ferti Degree w 2015 roku chyba, a drugi to właśnie nagrałem z Kasią Kandefer, która jest COO u nas, ona jest takim w ogóle wewnętrznym prezesem The, The, The Skillera Nagraliśmy filmik odnośnie tego, jak właśnie stosować tą macierz NeedGet, bo to jest coś, co u nas odmieniło w ogóle sposób komunikacji, bo taką macierz możesz robić ze wszystkim. My możemy sobie teraz zrobić po podcaście taką macierz, gdzie ja Ci powiem, co jakby Czego potrzebowałem, co dostałem, czego nie dostałem, a co dostałem, a tego nie potrzebowałem, ale tak samo można robić między działami. U nas na przykład było dużo odkrywczych rzeczy, gdzie na przykład nie wiem, sprzedaż się zdziwiła, że marketing potrzebuje jakiejś informacji zwrotnej, tam konkretnej o klientach. I mówię, tak, naprawdę tego potrzebujecie? Spoko, my to mamy, możemy wam dać za 5 minut, a ci od roku się wiesz, jakby bojali, że tego nie mają, nie? I to jest bardzo, jakby takie, te, te, takie istotne, tak jak na przykład gdzieś tam e, e, też development powiedział, że oni potrzebują też dobrego feedback od klientów, bo jest u nas ogólnie jest taka. Tendencja, i nie jest tylko w Polsce, bo mamy jakby dość, dość różnorodną ekipę, że raczej przekazuje się feedback negatywny. Czyli klient powiedział, że to jest do dupy, a nie, że klient powiedział, że to jest super. I gdzieś tam też nam z tych feedbacków wyszło, w tej części potrzebuje, nie dostaje, jakby też, że pozytywny feedback. No co sprzedaż powiedziała. 90% feedbacku, jaki dostajemy, jest pozytywny. No i okej, okay, ale jakby my mieliśmy, wiesz, jakby obraz taki, że tak, jest w ogóle tak. ma masakra, nie niezadowolenie. Nie, no tak jeden na 15 narzeka na coś i to wam przekazujemy, a czternastu na piętnastu, że jest super, że w ogóle rewelacja, że artykuły są świetne i to też nam wyszło właśnie z tej macierzy, więc to polecam zdecydowanie. Chciałem jeszcze zapytać o tą akcelerację w Stanach Zjednoczonych. Widziałem, <laughs> że vloga zaczęliście robić jakiś czas tak. temu. Tomek, mm -hmm. yy, po co wam ta akceleracja? To jest druga nasza akceleracja. tak. co to jest w ogóle akceleracja? T, 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 t. Tak, akceleracja generalnie jest taki taki bootcamp, czyli jak masz po prostu, bierzesz, nie wiem, księgowych i kasjerów i mówisz teraz zrobimy z was programistów, to jest trochę tak, że bierzesz przedsiębiorców i teraz was zrobimy prawdziwych przedsiębiorców. <grym> Więc my byliśmy teraz na takiej akceleracji w Stanach. Jest taki akcelerator Ellis, który jest takim akceleratorem przy akceleratorze niemieckim, jest German akcelerator. To jest akcelerator założony przez rząd niemiecki, który jest finansowany przez rząd niemiecki, i to jakby jego celem jest pomóc spółkom niemieckim w wejściu na rynek amerykański. Ten rynek jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Zrozumienie tego rynku, zrozumienie, jak działają VC w Stanach, jest tak naprawdę bardzo istotne do tego wyjścia globalnego. I my teraz byliśmy właśnie na takim spin-offie tego German Accelerator, czyli LS Accelerator, gdzie trzeba zapłacić za uczestnictwo tam 30 tysięcy dolarów, ale oni ci mówią tak naprawdę. Co tak naprawdę ty jako spółka europejska musisz zmienić, żeby sprzedać w Stanach. I my tak naprawdę, jako spółka właśnie globalna, bo tak się uważaliśmy, zrozumieliśmy, ile nam brakuje do globalnej spółki, jaka jest przepaść w oczekiwaniach między tym, co my robimy w Europie, a tym, co robią ludzie w Stanach. Czyli my na przykład mieliśmy jakąś prezentację, Uważaliśmy, że ta prezentacja jest super w ogóle dobra, czytelna, jasna, ładna i tak dalej, a oni w to, to jest. Tak jakby I dostajemy na przykład, ja tam prosiłem o bardzo szczery feedback, nie? No aha, aha. I na przykład pokazaliśmy naszego pitch decka, czyli taką naszą prezentację pod inwestorów, a, a, a kobieta z, z jednego funduszu powiedziała, jakby o Boże, to jest tak złe, że ja nawet nie umiem w tym znaleźć żadnego pozytywu, nie? I, i, I jakby faktycznie potem przeoraliśmy całkowicie. Ja teraz widzę jakby, co to znaczy dobry pitch. Ja widzę jaka jest różnica pomiędzy tym, co my uważaliśmy za dobry deck a deck który jakby Amerykanią. O, teraz jest okej, okay, jest przepaść po prostu. Jest jakaś komunikacja, którą my mamy a oni jakby nie wiem tworzą jakąś komunikację marketingową, nie jakieś hasło i tak dalej. Oni analizują każde słowo w tym hasle pod kątem tego, czy to słowo nie będzie opacznie zinterpretowane, czy nie będzie przypadkiem jakiejś grupy społecznej, którą urazisz tym, że powiesz coś takiego, czy nie powiesz coś tam, nie? Na przykład mieliśmy gdzieś tam taką ruskminę your code matters, nie? Okej, okay. ale czy to znaczy, że nic innego jest nieistotne? No nie, no jest istotne, no to, to nie może tak być. Nie? Oni analizują dosłownie każde słowo, masz tam coś, a gość ci mówi, to wywal, bo to słowo nic nie wnosi. To jest przymiotnik, a ten przymiotnik jest niepotrzebny, usuńmy go, nie? I oni jakby, dosłownie jak robiliśmy, e, ćwiczyliśmy prezentację, nasz pitch inwestorski, tam każde słowo, jedno było przeanalizowane, nie? Bo tutaj tak nie mów, tutaj musisz powiedzieć to, a tutaj akcent musi być koniecznie na tam inną sylabę, bo, bo to, to źle brzmi. Nie? Jest taka, jakby tak przykładają wagę do szczegółów, że to po prostu musi być na tip top. Nie? I my, jakby to, co, to, co nam najbardziej dało, to, to właśnie jakby to świadomość tego, że jakby nie ma robienia półgwizdka, że jakby to, to, to działa, ale w momencie, kiedy chcesz być jakby poważną firmą, a nie taką semi American. Kompany, to jakby to musisz jakby robić to porządnie. Na zasadzie o, zrobimy stronę, tak nie musimy to zrobić na tip top, nie będziemy tego wypuszczać, bo jakby to może właśnie więcej szkody niż pożytku, mm -hmm. bo Amerykanie bardzo na takie szczegóły zwracają uwagę. Nie? No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Muszę przemyśleć moją stronę. No my jakby dostaliśmy my bardzo dużo feedbacku, i takiego właśnie na zasadzie, a czemu to jest po prawej stronie, a nie po lewej? A czemu ten przycisk jest zielony, a nie czerwony? No jest zielony, bo nikt się nie zastanowił, jaki ma być. Tak. Nie? On nie może być tak. Nie? A czemu ta strona się nazywa Product Tour, a nie Features? A czemu to się nazywa tak? To jest nieintuicyjne, to jest słaba, to Wam wpływa na pozycjonowanie, a to coś, nie? Jakby jesteśmy bardzo dużo takiego feedbacku. Już teraz sami zwracamy uwagę też na takie rzeczy, gdzie jakby widzimy, że mamy jakąś stronę, tutaj brakuje informacji o wielkości klientów na przykład, nie? Musimy to dodać, bo teraz nie wiadomo, jakby co to jest. Jakby zmieniać się mindset trochę, my tam byśmy dość długo, bo Tomek był tak naprawdę ponad miesiąc na samym programie, na samych warsztatach. W sensie tam on-site, i później jeszcze dużo pracy zdalnej. Ja też tam spędziłem ze 3 tygodnie, plus dużo pracowałem jakby zdalnie, też sporo telekonferencji i to jakby mega dużo dało. Nie? Taki właśnie pokazania ci, jakby ok, mhm. ty uważasz, że jesteś tu, ale tak naprawdę to popatrz, tu są podobne ziomki. I jak sobie pójdziesz na, 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 na Meetup, to, 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 to Tomek, właśnie Winter był w tym strasznie wkurzony. Widzisz na, na Meetup, gadasz z gościem i masz wrażenie, że gadasz z jakimś super poważnym przedsiębiorcą, który właśnie zmienia świat. i mówisz, A jak ci idzie? No na razie to wiesz, jak mieszkam z mamą, jeszcze nie zacząłem tego pisać, ale pomysł mam super, nie? I teraz jak ty idziesz jako spółka. Europejska i mówisz jakby skromnie, to oni mówią po prostu: No, a, to pewnie nie macie żadnego klienta, nie? Z tak jak z CV. Jak w CV napiszesz już samą prawdę, to ono wygląda blado. Tak. Bo inni po prostu, wiesz, mają jakby jedną dziesiątą tego twojego doświadczenia, ale podkoloryzowaną 20 razy, więc wygląda jak mieli dwa razy więcej od ciebie. Nie? I, I tak samo tam jest. Jeżeli tam mówisz do inwestora, i to my mówiliśmy jakby, no mamy tam milion dolarów tego przychodów, to jakby tam nikogo to nie skakuje, nie? Mówi, tak. a ile pobraliście kasy? No, jeżeli że tam no, w sumie pół miliona wow, mówi, to u nas jest tak, że jak za 2 miliony zrobisz milion, to jest wielkie halo. A jak wy za pół miliona zrobisz milion, to się tym chwalcie. Mówcie, na pierwszy slajd wrzucamy i tak dalej, nie. Więc tu no właśnie tak, musieliśmy tak. zwrócić uwagę na to, co tam jest istotne. Tam mówimy na przykład, że mamy klientów w ponad 50 krajach, że kandydatów globalnie 120-140 krajów, że mamy klientów takich, jak nie wiem, tam właśnie Deloitte, Kreito, nie wiem, Paypal i tak dalej, że to robi dopiero wrażenie na inwestorach, a my tego nie mówiliśmy, bo jakby dla nas to było takie. PayPal jest waszym klientem? Tak, też. No. Jakiś lokalny, czy ten global? global? E, e, znaczy nie lokalny, ale jakiś amerykański jakiś oddział. Nie? Oddział, no, ciekawe. E, Okej, okay, a jakbyś mógł dać jakieś. Nie, ja, dobra, jeszcze pytanie o ten akcelerator. Jak tam się w ogóle można dostać? Czy trzeba mieć jakieś wyniki konkretne? Tak. tak. E, to jest tak, że do tego akceleratora jest, jest rekrutacja normalnie. Jest dużo akceleratorów, które biorą equity. E, Alice wychodzi z założenia, że te firmy. Gdzie oni by chcieli faktycznie dostać udziały, to nie będą zainteresowani, żeby im dać udziały, a z drugiej strony, jak jakieś firma będzie chciała im dać udziały, to oni tych udziałów nie chcą. Bo to zna, że firma jest jakby mało interesująca, więc tam po prostu się płaci. Więc tam można zaaplikować na stronie akurat elisaccelerator.com czy coś takiego. Można zaaplikować. Tam jest są trzy etapy rekrutacji, gdzie na początku jest jakaś tam ankieta, gdzie oni sprawdzają, czy w ogóle się w to łapiesz, gdzie sprawdzają później, jakby fit z tobą, potem jest rozmowa jeszcze, jakby z założycielami tego akceleratora, i tak dalej. I koniec końców, jakby ty musisz mieć też kasę na to, bo na to trzeba wyłożyć te 30 tysięcy, plus jakieś tam koszty zakwaterowania. Ogólnie Tomek to liczy w którymś z. Z odcinków vloga. No. Ale wydaje mi się, że my szacowaliśmy, że tak, no ze 150 tysięcy złotych trzeba mieć przynajmniej na to. I, i tak, trzeba tam zaplikować, trzeba się dostać, trzeba przejść rozmowę. Jak my byśmy to było, chyba około czterech startupów łącznie. i Był jeden startup z Austrii. Jeden był z Indii, ale budowany przez takich jakby bardzo przedsiębiorców tam serii, mm -hmm. którzy się startupów zrobili. Był jeden z Rumunii i to tak naprawdę no, tyle. Cztery startupy były razem z nami. Więc trzeba zaplikować naprawdę warto, bo jakby to jest przepaść między tym, co jest u nas, a tym, co, co, jak, jak tam się robi biznes. Nie? Jakie dałbyś rady początkującym founderom, którzy startują właśnie ze swoim produktem? Czy to SaaS? Czy... Na, na pewno jakby tak patrząc po naszych błędach, które popełniliśmy za późno weszliśmy w marketing, marketing trzeba budować, od razu kiedyś zaczyna budować pro, projekt, to teraz robiliśmy dla Mapskillera i to wydaje się, że działa, bo w zasadzie jak zrobiliśmy lunch taki bety produktu w styczniu, to 6 stycznia pozyskaliśmy pierwszego dużego klienta, globalną, globalną markę technologiczną. I to poszło od razu. Więc to jest na pewno, od razu trzeba tak nadbudować marketing, zasięgi, blog, content i tak dalej, nawet jak jeszcze nie ma produktu. Ten produkt będzie, ale wtedy jakby też musi być zasięg, bo inaczej zrobisz produkt i teraz dopiero będziesz pozyskiwał klientów, więc tracisz czas i tak naprawdę konkurencja może cię wyprzedzić. Na pewno trzeba dość szybko pozyskać wszystkie kompetencje, których nie mamy. czy jeżeli programista zakłada startup, to na pewno potrzebuje jako foundera od sprzedaży, na pewno potrzebuje jako foundera od e, marketingu. I to są takie dwie rzeczy natychmiast, które trzeba zrobić. E, plus e, trzecia rzecz, mega istotna, to nie, zadby, nie zaniedbywać tej części hr -owej. My znowu myśmy więcej szczęścia Zoom, bo zatrudniliśmy po prostu ludzi, którzy jakby to przetrwali, e, ale gdybyśmy mieli zupełnie inny profil ludzi, to prawdopodobnie by się dużo pozwalniało w takim momencie dużego chaosu. I to naprawdę te kompetencje menedżerskie to są takie same kompetencje jak programowanie, architektura systemów rozproszonych i tak dalej. Tego po prostu trzeba się nauczyć. Same książki, no okej, okay, możesz się nauczyć programowania z książek, ale to, co w życiu jest, to jest drugie, więc warto na pewno albo mieć jakiegoś kofoundera, który ma doświadczenie w tym, albo znaleźć sobie jakiegoś mentora, który po prostu wesprze w tej części HR-owej, który ci powie, jak wdrażać kulturę organizacyjną i tak dalej. Dużo startupów, Padło, bo nie nadążyło tak na dezyskalowanie kultury organizacyjnej. Jeżeli ja tak naprawdę nie zarażę ludzi, którzy u mnie pracują kulturą organizacyjną, to ludzie, których oni będą zatrudniać, już tym bardziej tego nie zrobią. Nie? To jest tak, jak wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, komandosem, i uczysz iluś tam komandosów, wiesz, przekazujesz im swoje doświadczenie, ale nagle jest wojna i jakby dobra, dobra, jakby nie ma czasu na szkolenie, oni teraz sobie dobierą swoje zespoły. To, to oni przekazą ci, jakby tym ludziom, Część z tej części, którą ty zdążysz i przekazać. Więc, tak jak ty masz 100% wiedzy, ci ludzie mają 70%, to ci kolejni będą mieli 20%. Jak oni zatrudnią kolejnych, to nie będą mieli 5%. Dokładnie tak samo działa skalowanie kultury organizacyjnej. Jeżeli jakby nie zadbasz o to, żeby ją wdrożyć globalnie, to każde kolejne jakby warstwy, które będziesz zatrudniał, będą miały tą kulturę na coraz niższym poziomie. I efekt jest taki, że potem, jak ktoś powie klientowi spada i szczawiu, to możesz mieć pretensje tylko do siebie, bo to ty dopuściłeś do zbudowania firmy. Na tym poziomie. Nie? A co rozumiesz w ogóle przez kulturę organizacyjną? To jest kwestia w ogóle tego, jak, jak my w firmie, jakie mamy wartości, jak podchodzimy do pewnych rzeczy. Nie? Na przykład my jakby cały czas staramy się wdrażać taką kulturę uczącą się, gdzie jakby popełnienie błędu jest ok, nikogo nie zwalniamy za to, że popełnił błąd, ale otwarcie rozmawiamy o tym. Czyli jakby liczymy, że ok, Dałeś ciała, sprzedajesz klientowi coś 10 razy taniej niż powinieneś, powiedz o tym. I pogadajmy o tym, jakby, co możemy zrobić, żeby jakby ten problem się nie powtórzył, i co możemy teraz zrobić z tym klientem, który jak przyjdzie do przedłużenia umowy, dostaje cenę razy 10, to będzie problem, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, ta kultura uczenia, a kultura otwartości to jest druga rzecz, którą budujemy w firmie. I u nas na przykład ludzie, z którymi pracujemy, może nie wszyscy, bo to też cały czas budujemy, ale nie mają problemu powiedzenia Kuba. Wkurzasz mnie, nie podoba mi się to, co teraz zrobiłeś, przestań tak robić, bo wyjdę, nie? I jakby to nie jest tak, że to mi mówi drugi founder, tylko nie osoba z marketingu, która po prostu jest pracownikiem firmy, nie? I jeżeli uda ci się coś takiego zbudować, to to fajnie działa. Gdzie idziesz na spotkanie nie, ze sprzedawcą, on ci mówi, źle to zrobiłeś, całkowicie się nie zgadzam z tym, jak rozwiązałeś tą sprawę, i mówić to wprost. czy jakby, z jednej strony jest kultura uczenia się, a z drugiej strony taka bardzo otwarta, gdzie jakby. Nie wymagasz od ludzi, że mają się z Tobą zgadzać cały czas, nie? I, i to są jakby rzeczy, które no, to oczywiście nas jakby do takiej idealnej kultury otwartości i uczenia jest jeszcze daleko, ale nad tym pracujemy i to jest jakby jedna rzecz. Z drugiej strony, na kulturę organizacyjną też wpływa przykład, nie? Ja akurat jestem bardzo słabym przykładem kultury organizacyjnej, <gry> bo jakby. Przez to nastawienie na pragmatyzm mam w ogóle we krwi łamanie zasad. Jeżeli to łamanie zasad jest bezpieczne, jest pragmatyczne, nie? Tylko problem jest taki, że jeżeli ty wiesz, że złamanie jakiejś zasady jest bezpieczne i pragmatyczne i ty to zrobisz, to inni niekoniecznie będą mieli świadomość, że zrobiłeś tą jakby, czy niekoniecznie będą widzieli, że zrobiłeś z pełną świadomością i przemyśleniem sytuacji, że tą zasadę. Czasem mogą pomyśleć, okej, okay, łamanie zasady jest okej. Okay. To jest tak jak z dziećmi, nie? Jeżeli mówisz dzieciom, nie można jeść czekolady, bo jest niezdrowa, sam jesz, no to jakby to, to nie działa, nie? No i teraz, okej, okay, ty mów, możesz powiedzieć, okej, okay, ale raz dziennie to nie jest niezdrowe jak się z dorosłym, nie? Ale jeżeli dziecko cię złapie tak, na tym. Tak. To dla niego złamałeś zasady, nie? i to jest też ważne w tej kulturze organizacyjnej. U nas e, dlatego takimi wewnętrznymi rzeczami bardziej zajmuje Kasia. Nie? W sensie moja odpowiedzialność jest bardziej strategia i taki mam fokus zewnętrzny, a Kasia, e, tak nawet, która jest CEO, ona ma taki mocno wewnętrzny fokus, czyli ona sprawdza, co się dzieje w organizacji, dba o tą kulturę, to wdraża i dba, żeby wszystkie moje szalone pomysły były wdrażalne. Nie? Czy masz jakieś. Materiały, które mógłbyś polecić, książki, podcasty, nie wiem, kursy. Więc to właśnie, jakby z tym jest średnio, tak naprawdę. Na pewno, jakbyś chodzi o książki, to, to jest sporo książek dobrych. Świetna książka, którą mi ostatnio polecił kolega, to jest Ray Dali o zasady. Uh, bardzo fajne książki. Principles, principles mm, tak. tak. Um, jest ekstremalne przywództwo, które widziałem, że w ogóle stoi. Ono też jest, jest, jest bardzo tak, dobre. Mam nawet, mam nawet po polsku i po angielsku. No, to, to jest <laughs> naprawdę, naprawdę dobre. E, 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 jest trochę książek, e, które są gdzieś tam sensowne. Natomiast z kursami jest słabo. Jeśli chodzi o budowę, znaczy poza takimi standardami, typu tam Lean Startup i tak dalej, których to warto przeczytać. Simon Sinek od dlaczego, albo liderzy jedzą na końcu, to jest coś jakby. Też tam stoją. Tak, to okay. jest coś, co powinien się czytać za każdym razem, kiedy jako founder nie wypłacasz swojej pensji, bo chcesz pojechać na akcelerację do Stanów i na twoją pensję nie starczyło, nie? Tak. U nas takich sytuacji, gdzie founderzy nie dostawali przez parę miesięcy pensji, to było dość dużo. Nie? Serać, nie? Jesteś przedsiębiorczy. To co jest? Kominuj, skąd wziąć na no, chleb, nie? Dokładnie. Ale jakby to liderzy jedzą na końcu, to też jakby warto sobie czytać, że jakby nie tylko ty sobie odejmujesz od ust, nie? Natomiast z, z kursów to zależy na jakim poziomie. Ja teraz jestem na poziomie takim, gdzie gdzieś tam się uczę, tak naprawdę tego. Strategii, podejścia strategicznego, planowania strategii. Więc dla mnie na przykład teraz takim guru, e, jeśli chodzi o metodykę, to jest Simon Wardley, e, czyli tak do no, Wardley Mappingu. E, jeśli tam w ogóle pra pracujemy z e, jednym człowiekiem, który, który pracuje w Cognitive Edge z Chrisem Danielem po to, żeby jakby też trochę dostać informacji i, i trochę nam pomógł jakby z tym podejściem strategicznym. E, więc no, to są takie rzeczy, gdzie trzeba tak naprawdę szukać, nie? Ja jak obejrzałem prezentację Simona Wardleya, Crossing the River by Filling the Stones, coś takiego, jak ona mi pokazała, kurde, to ja. Po prostu ja jestem takim ślepym CEO, który nie ma pojęcia, co to jest strategia, jak tą strategię definiować. I, i, I to, co on zrobił na mega, jakby od Miniu. Teraz, jakby dość dużo, ja, ja też osobiście pracuję właśnie na value chainach, na mind mapach. Z takim wyznaczaniem w ogóle potrzeb klientów. W sensie ja mam mind mapę potrzeb klientów, mam mind mapę potrzeb inwestora, mam mind mapę potrzeb founderów, mam mind mapę potrzeb, nie wiem, tam użytkowników, kandydatów, pracowników firmy i tak dalej. Mamy gdzieś tam value chainy na potrzeby klientów, na, na, na jakieś tam rozwiązanie i tak dalej, technologie, jak to wszystko wpływa, gdzie będzie inercja, gdzie coś się zmieni. Teraz, jakby tam to, co miałem gdzieś tam w głowie, udało mi się jakby tak skatalogować, że teraz wiedzą to też inni, e, powoli. I, I gdzieś tam faktycznie zaczynamy pracować no, tą strategią, i to jest gdzieś tam moja działka teraz, czyli opracowujemy strategię sprzedaży, strategię utrzymania klienta, patrzymy, co jest istotne, jak to podzielić, co, co musimy odblokować, i tak dalej. Więc jakby to też trzeba jakby szukać. Na pewno warto czytać dużo e, książek, bo jeżeli książka ma dobre opinie, to nawet jeżeli 80% będzie. Te książki, jakby mało istotne dla nas, to może być także jedno zdanie, które jest w tej książce, odmieni nasze, odmieni nasze życie, i tak dalej. I to ja tak miałem z prezentacjami, że tak syntetyzując tą wiedzę, jakby szukałem takich rzeczy, które, żeby znaleźć jedną rzecz, która mi coś zmieni, nie? I to jest, to jest ważne. I na przykład z princy jest mam gdzieś tam dużo rzeczy, ale jedną z nich jest na przykład kontraktowanie spotkań. Nie? Gdzie wychodzisz ze spotkania i mówisz OK, to teraz umówmy się, kto co po tym spotkaniu do kiedy ma zrobić. Jest od razu notatka. Nie? Żeby to nie uciekało, to też teraz dość mocno, jakby pilnujemy tego w firmie. Czyli zaczynamy spotkanie. To spotkanie musi mieć agendę, bo jak nie ma agendy, to możesz wyjść i, i trzeba się tej agendy trzymać. Muszą być jasne odkamy też z, z, tego, z tego, co z tego spotkania wynikło. Dokładnie, albo jak Bill Gates e, robi spotkania sześciominutowe, więc w ciągu godziny 10 spotkań jest w stanie. No, zmieścić. dokładnie. Nie? E, Kuba, dzięki za e, fascynującą rozmowę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze gadać kilka godzin. Ja myślę, że ogólnie przyciągnęliśmy chyba trochę e, Nie, czuje. spokojnie, spokojnie. Nie, nie dotarliśmy do, do najdłuższego odcinka, który miał ponad dwie godziny, więc jesteśmy, okay. jesteśmy, jesteśmy dobrzy. Mam nadzieję, że dotrwaliście z nami. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć w sieci, jak ktoś by chciał się, nie wiem, skontaktować, czy cię obserwować jakoś. Tak, na pewno na Twitterze i od Kubryński, na LinkedInie i zacząłem pisać bloga. .blog. Widziałem, byłem, stary Tak. Właśnie to jest blog, który w ogóle wyszedł trochę jakby ze szkoleń, bo na szkoleniach ja mówiłem pewne rzeczy, gościmy... To jest super co. Jest. Jak ja mam przekonać do tego biznes? Więc blog był jakby po to, żeby trochę pokazać takich rzeczy. To jest zbiór linków, którymi możesz po prostu zamiast się naparzać z biznesem, to wysłasz im link i mówisz, tu macie wszystko napisane. Więc mam nadzieję, że do niego wrócę jeszcze tak naprawdę, ale tak na The Twitter, LinkedIn to są takie standardowe, standardowe rzeczy. Plus ten blog, który będzie aktywny za jakiś czas, pewnie jak skończymy drugą edycję DNA, ja też trochę się pogarniam ze strategicznymi rzeczami, to będzie jakby jakieś tam. Kolejna rzecz. Dzięki serdeczne za rozmowę w takim razie. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, to subskrybujcie koniecznie. A jeżeli słuchacie tego. To też subskrybujcie. To subskrybujcie, ale jeżeli macie Instagrama to zróbcie screena z, z tego, że słuchacie. Wrzućcie, oznaczcie bogusz.pękalski i nie wiem, czy jesteś na Instagramie? Jestem, ale jestem incognito i okay. tylko oglądam sobie to zdjęcia o, ziemi, Oznaczcie nie? mnie, a ja, ja powiem Kubie, że, 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 że ktoś nas słuchał. Dzięki serdeczne za rozmowę dzięki, i do usłyszenia. Dzięki, Wam też dzięki. Cześć.